Mam na imię Grzegorz, moje nazwisko też. Tutaj widnieje Futyma, bardzo oryginalne. Kiedyś się go wstydziłem, jak byłem dzieckiem. Bardzo, bo mnie tam przezywali Futryna i w ogóle. Miałem takie... Polska Futryna czy angielska? Ciężko powiedzieć, wtedy nie wiedziałem zbyt dużo o Anglii. Domyślam się, że miałem na punkcie mojego nazwiska, to był taki czuły punkt. No a teraz się przyzwyczaiłem. I nawet się cieszę, że mam takie nazwisko, bo mało kto ma. Jechaliśmy z Piotkiem jednym samochodem tutaj właśnie i też z Ianem, który jest z nami. Hi Ian. Gdzie jest Maciej? I słuchaliśmy sobie, proszę bardzo, i słuchaliśmy sobie tam różnych piosenek, co Piotek miał na playliście i ostatnia piosenka, jaka tutaj leciała, co żeśmy tutaj wjeżdżali już spóźnieni, to refren leciał tak: po co ja tu jestem? I tak myślę sobie, no właśnie, może od tego zacznę w ogóle. Po co ja tutaj jestem? I wam się przedstawiam. Dlaczego ja się w ogóle przedstawiam? Dlaczego ja w ogóle pokazuję swoją twarz i siebie tutaj? Jestem w skrócie tutaj po to, żeby przedstawić wam ekspertów, z którymi ja też pracuję i w których ja wierzę. Okay? Ale zanim przedstawię wam ekspertów, powiem, kim ja jestem. No bo jeżeli ja nie wiecie, kim ja jestem, to jak ja mogę wam ekspertów przedstawiać? Więc ja jestem człowiekiem, który lubi upraszczać ludziom życie. W skrócie. Okay? Ale zanim na to wpadłem, to byłem człowiekiem, który chciał mało pracować, a dużo zarabiać. Albo może inaczej. Zarabiać bez fizycznego udziału. Czyli pasywny przychód. Tak, to była jakaś tam idea już 12-13 lat temu, zanim przeczytałem jakąkolwiek książkę. Jakoś tak się urodziłem z tym. Więc chciałem powiedzieć wam, że ja zacząłem w ogóle przygodę w biznesie właśnie od stworzenia tej pierwszej strony od zera. To była moja pierwsza strona, ale ona powstała dlatego, że była potrzeba. Ludzie o to prosili i ludzie, którzy, klienci na reklamy, które tutaj się sprzedają, pojawili się sami. Ja nie wychodziłem, nigdzie nie sprzedawałem, więc zobaczyłem taką rzecz jedną, że można zrobić biznes, prawda, od zera, jeżeli jest potrzeba. Jeżeli są ludzie, którzy chcą coś kupić, ja nie muszę sam czegoś tworzyć i próbować im to wepchnąć, więc może zadam takie pytanie. Jak myślicie, jaki jest najczęstszy błąd w sprzedaży? Czy ktoś? Osoby, do których zwracamy się z produktem. Nieznajomość osób, powiedziałeś? Potrzeb, tak. Ktoś jakieś inne pomysły ma jeszcze? Pośpiech. Sprzedaży. Na co nie ma popytu. Muszanie ludzi do kupienia. Dobrze, i te wszystkie pomysły się zgadzają, bo to są rzeczy części składowe. Ja też zauważyłem taką rzecz i myślę, że to jest chyba najważniejsza rzecz, której brakuje sprzedaży. To jest prosta rzecz. To jest szczerość. Okay? My tak często sprzedawcy robią w ten sposób, że nie mogę być szczery, nie mogę powiedzieć, co ja sprzedaję i ile na tym zarobię, bo ktoś ode mnie nie kupi, bo powie, że no bo ty zarobisz i tak dalej, w ogóle już kombinujesz. Dlaczego? Każdy ma prawo zarobić, pod warunkiem, że świadczy dobrą usługę. Więc ja doszedłem po 12 latach prowadzenia różnych serwisów, to jest moja firma Humber Media, tu jest kilka zrzutów ekranowych z nich, że jeżeli świadczę coś ludziom, co im pomaga w życiu, to dlaczego ja mam się kryć z tym, że ja na tym robię pieniądze, prawda? Przecież oni są mi wdzięczni. Więc w skrócie mówiąc, ja przedstawiam się, kim jestem dzisiaj. Jestem osobą, która prowadzi portale internetowe, to znaczy zakłada je, de facto nie prowadzi. Zakłada je i tak je przygotowuje, żeby przynosiły przychód pasywny. I teraz szczerość. Brakuje szczerości. Ja jestem tutaj po to, żeby się też sprzedać. Ja jestem po to, tutaj stoję, nie po to, że jestem ładny, tylko dlatego, że chcę was sprzedać swoją osobę, żebyście byli zainteresowani tym, co ja oferuję i żebyście byli zainteresowani tym, co oferuje Piotr i jego panel ekspertów. Dzisiaj mamy Keitha i Jana, które za chwilę też przedstawię. Ale współdziałamy razem, mamy też swoją ofertę i chcemy wam tę ofertę przedstawić i szczerze powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Jak poznałem Piotra, też się nauczyłem takiej jednej rzeczy właśnie, tej szczerości też, bo każdy z nas ma nad czym pracować. Każdy z nas ma jakieś tam problemy, że nie sprzedaję tyle, ile bym chciał. Nie mam tyle pieniędzy na koncie, ile bym chciał. I zawsze powodem nie jest to, co jest na zewnątrz,
tylko właśnie powodem to, co jest wewnątrz. To jest mój problem, mój brak szczerości, mój brak otwartości, mój brak jasnej, sklarowanej oferty, bo coś mnie blokuje, bo jakiś jest problem. I to tu zawsze się zaczyna, niestety. Więc sprzedawca musi pracować nad sobą. Więc tak, to są te portale i na przykład to jest jeden z nich, taki najmniejszy, ok? To tam stronkę założono kilka lat temu. Raport kredytowy COUK. Kupujesz domenę, zatrudniasz dewelopera na powiedzmy 3 godziny, on tworzy ci tam design, wkleja ci zdjęcia. Ten portal ma przycisk. Sprawdź swój raport. Wiecie, co to jest raport kredytowy, prawda? Ktoś nie wie, co jest credit score? Chyba wszyscy wiedzą. Szczególnie jeśli ktoś wchodzi na drabinę inwestycyjną, to musi mieć dobry raport kredytowy. Więc każdy sobie sprawdza. Więc założyliśmy taką stronę, szybciutko. Tak jak mówię, na kilka godzin deweloper, domena, to są małe koszty. I potem facet, który śledzi informacje i pisze artykuły, raz na tydzień pisze tam artykuł. To jest jakiś drobny koszt, okej? Ona linkuje do My Credit Monitor. Tutaj ktoś może sobie kliknąć i założyć za darmo na 30 dni, sprawdzić raport kredytowy. Później płaci 15 funtów miesięcznie, okej? Bez względu na to, ktoś będzie płacił im czy nie, każdy zarejestrowany koleś przynosi nam 8 funtów. To jest dzisiaj rana zrzut ekranu z naszego panelu w Community Junction. Taki system, gdzie nam zlicza wszystkie kliki. Czyli mamy tak, 68 ludzi w lutym zarejestrowało się przez ten portal. Tyle było kliknięć, ok? Czyli widzimy 7% z ludzi, którzy kliknęło z tej strony się zarejestrowało. Z tego zarobiła ta strona na tym jednym produkcie tylko 544 funty. No miesiąc się jeszcze nie skończył. To jest tylko luty. Okay? Powiedzcie mi, ile może przynieść jedna nieruchomość? Ktoś z was na pewno ma nieruchomości. Ma ktoś nieruchomości w tym momencie? Jakiś pokój na wynajem? Ile na czysto przynosi pokój? W twoim przypadku na przykład. Na czysto? Tak, Kamil. No tak mniej więcej możesz powiedzieć, ile ci teraz przynosi pokój, który wynajmujesz? Normalnie 75. Tygodniowo 75, tak? Z rachunkami, tak? A na czysto ile ci zostaje? 75? No, ja nie liczę. Okej. Okay. Jakbyś tak mniej więcej powiedział, to co? 5 dych na czysto ci zostaje tygodniowo? No, być może. Około, nie? Jest przy tym chodzenia? No, spokojnie jest. Na pewno. I to nie mówię po to, żeby kogoś zniechęcić, na przykład, że o, facet zrobił sobie stronkę i zarabia 500 i nic nie robi. A ty musisz mieć pokój. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że są alternatywne metody generowania przychodu, cashu, po to, żeby sobie później zainwestować w nieruchomości. Bo tak jak rozmawiałem z Ianem dzisiaj w drodze tutaj, dobrze być zdywersyfikowanym, tak? Mieć troszkę takiego biznesu, może internetowego, troszkę nieruchomości. Więc jedziemy dalej. Na przykład to jest też moja strona, kupno domu UK. To jest bardziej pod ludzi, którzy dla siebie kupują dom, ale tu mamy też przewodnik do ściągnięcia za darmo i tak dalej. Tu na przykład ubezpieczenia, artykuł o ubezpieczeniach napisane niedawno przez tam za 50 zł w Polsce. I tutaj jeden link tylko, GoCompare. Jest, ok? To jest też darmowe. Ludzie wchodzą na GoCompare, rejestrują się i sobie sprawdzają oferty, tak? Napisaliśmy artykuł, bam. W lutym to był ten artykuł. Wcześniej z tego GoCompare, tu macie pomarańczowy kolor, to jest przychód ze stycznia, a zielony to jest z lutego. No to diametralnie tam podskoczył, tak? Czyli w lutym mamy już 236 funtów tylko z tego jednego produktu, GoCompare. Okay? Nie mówię po to, żeby się chwalić, tylko chcę wam pokazać moją ekspertyzę. W czym ja się zajmuję? Gdzie ja robię pieniądze? Stawiamy stronę, reklamujemy fajny produkt, który ludziom się przydaje, pomagamy im. Ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że zarabiam parę stów na tym. Ale są fajne pieniądze. Jeśli ktoś chce zainwestować w nieruchomości, to może w ten sposób generować swój cash. No i just do it, po prostu to zrób. Dlaczego ja tutaj to napisałem? Dlatego, że jeżeli ktoś chce generować jakiś przychód w taki sposób, to często ma, ojejku, a ja się nie znam na programowaniu, ojejku, ja się nie znam na budowie stron, ojejku, ja się nie znam, do cholery. Ja też się na wielu rzeczy nie znam i ostatnio sobie uzmysłowiłem już 2 lata temu, że jak na czymś nie znam, to muszę zacząć to robić. I najlepiej publicznie się dzielić moimi odkryciami.
I wtedy się okazuje, że jak coś robię, to ludzie zaczynają dowiadywać się o tym, że ja to robię i zaczynają się interesować mną. Zaczynają chcieć współpracować ze mną. Przykładem jest Piotr, który zobaczył mnie. Znaliśmy się wcześniej, co prawda, ale zobaczył moją działalność na YouTubie. Założyłem sobie taki profil Biznes od Zera. W czerwcu powiedziałem, że zakładam. W 6 miesięcy mam otworzyć Biznes od Zera, który będzie przynosił 5 tysięcy miesięcznie. Może ktoś z was to widział, może nie. No i nagrywałem po prostu filmy co kilka dni. Nie mam żadnej gotówki na start, nie mam żadnego pomysłu na biznes i po prostu nagrywałem, co robię, żeby ten biznes otworzyć. Czy się udało od czerwca do grudnia otworzyć ten biznes? Nie. Ale wiecie, co się stało? Dzięki temu, że publikowałem te rzeczy, zaczęli odzywać się klienci, którzy chcą ze mną współpracować, bo ja robię coś takiego. Just do it, rób coś, dziel się z ludźmi i pojawi się taki Piotr, który powie: Grzesiek, wiesz co, ty nagrywasz fajne filmy, a poza tym ja widziałem, że masz tam taki program coachingowy, a w ogóle mi się to podoba i jak, wiesz, ty i ja byśmy się razem wzięli za robotę, to ja potrzebuję ciebie do takich technicznych rzeczy, wiesz, bo ty to umiesz robić, a ja świetnie się znam na nieruchomościach. I mamy biznes od zera, tak? Ja z Piotrkiem współpracuję, zaczynamy zarabiać. Aha, a to już jest właśnie to, co zrobiłem dla Piotra, tak? To jest o ofercie za chwilę Piotr powie więcej, bo ja nie chcę jakby o tym opowiadać, ale to jest na przykład platforma, którą mamy dla inwestorów, którzy inwestują z Piotrem i z jego panelem ekspertów w nieruchomości. Czyli ktoś, kto ma odpowiednią ilość gotówki, wchodzi do panelu inwestorskiego, dostaje swoje konto. Na koncie ma miejsce, gdzie możemy się komunikować w czacie. Tu mamy dyskusję odnośnie każdej z nieruchomości. Tu mamy to-dos, czyli ja w ogóle wam pokażę to live, bo to jest tylko taki... Aha, nie jestem w stanie. Tak, to taki zrobiłem przykładowy po prostu zrzut. Tak, tutaj sobie czatujemy na różne tematy, które dotyczą inwestycji. Czyli mamy na przykład do zakupienia, Piotr znajduje oferty w Hull, czy w Hull raczej znajduje oferty, które są ciekawe, interesujące dla inwestorów. I te oferty na przykład tutaj na tym panelu dzieli. Tutaj są dyskusje na ten temat, jaki mamy, jaką mamy nieruchomość i tutaj dyskutujemy na ten temat. Tutaj są rzeczy, które są do zrobienia dla konkretnego inwestora, czyli wy, jeżeli zostajecie inwestorem, dostajecie takie konto i tutaj są, powiedzmy, mamy inwestycje na Beverly Road, rzeczy, które są do zrobienia, kto ma je zrobić, są przypisane do każdej z tych osób. Schedule na przykład, czyli po kolei w tej inwestycji, jakie rzeczy są do zrobienia, w jakich miesiącach, widzimy wszystko jak na dłoni. Ale co jest najcenniejsze w tym systemie, to jest to, że tutaj na samej górze widzicie, są różne twarze, różne inicjały. Dołączają do tego panelu ludzie, którzy zajmują się tym mortgage'em, tak? Zajmują się surveyorzy, zajmują się ludzie od, tak jak Keith właśnie, czy Ian, prawda, od zabezpieczenia wealth insurance i tak samo Ian, jeśli chodzi o legalne aspekty HMO, prawda? I tutaj oni wszyscy śledzą to, możemy tutaj zadawać pytania, możemy się komunikować, możemy wszystkie dokumenty uploadować dotyczące tej nieruchomości. Więc wszystko jest w jednym miejscu i to nam jakby ułatwia nie przysyłanie e-maili tam i z powrotem i widzimy, co się z tą nieruchomością dzieje, jaki jest aktualny stan tej inwestycji. Okay? To tak w skrócie pokazuję teraz, ale ja zapraszam was w ogóle do rozmowy po tej prezentacji, żebyśmy, jeżeli to was interesuje, tak, żebyśmy mogli więcej na ten temat powiedzieć. No i między innymi też Piotr powiedział, proszę, to mógłbyś mi zbudować na przykład stronę, gdzie będziemy oferować ludziom to, co możemy zaoferować, tak? Czyli prowadzenie inwestycji od początku do końca, okay? Od znalezienia inwestycji poprzez kontakt ze wszystkimi ważnymi jednostkami, które są potrzebne w tym procesie inwestycyjnym, czyli prawnicy i tak dalej. Tutaj też na tej stronie to jest zafhol.com,
.co, do UK, możecie sobie zapisać adres, możecie wejść, tu możecie pobrać PDF-y z inwestycji, tutaj mamy wartość 45 tysięcy zysku, 83 tysiące zysku netto, 200 tysięcy zysku netto z tej inwestycji, można ściągnąć PDF-y za friko, film oglądnąć. Tutaj można sobie sprawdzić kryteria inwestora, czy jesteście gotowi do inwestowania z Piotrem, z jego panelem ekspertów, bo są pewne kryteria, które muszą zostać spełnione, lub zadać pytania. Bo tutaj może nie być czasu dzisiaj na to, żeby Piotrowi zadać pytania, ale te pytania do Was przyjdą, możecie je zadać i zostaniecie zaproszeni na webinarium, gdzie na te pytania będą odpowiedzi. Okay? To jest mój program Biznes od Zera, o którym już wspominałem, gdzie zapraszam tych, którzy gotówki jeszcze nie mają. Jeszcze gotówki nie mają, ale chcą ją wygenerować, chcą się uczyć na przykład ode mnie, jak wygenerować gotówkę, żeby później współpracować z Piotrem. Tak to wygląda od środka. Jest dużo materiałów szkoleniowych, są filmy, są zadania do zrobienia. Ubój umysłu to jest to, co trzeba zrobić, żeby pozbyć się przeszkód, które nam nie pozwalają generować dochodu takiego, jakiego chcemy. I tu jest mały prezent też dla Was pod adresem biznesodzera.gic, czyli Global Investor Club. Możecie ściągnąć, oglądać sobie film, jakie jest najbardziej niebezpieczne słowo w biznesie, a także ściągnąć sobie nagranie rozmowy z moim klientem wartej 500 funtów miesięcznie. Jeżeli macie ochotę sobie to przesłuchać, zapraszam. I teraz chciałbym już przedstawić ekspertów, którzy ze mną przyjechali. Ekspertów od nieruchomości, bo ja nie ukrywam, nim nie jestem. Ja jestem od tych spraw technicznych, jestem od tych spraw zarządzania tym systemem od tyłu. Czyli jeżeli Wy inwestujecie z Piotrem, ja pomagam Wam w tej sprawnej komunikacji, gromadzenie dokumentów, żeby to się nic nie pogubiło. Więc pierwszym ekspertem dzisiaj jest Piotr Zawalich. Praktyk i praktyk i jeszcze raz praktyk. Tu nie ma teorii, to są konkrety i dzisiaj to sami zobaczycie. To jest człowiek, który jak wychodzi i mówi, to nie ma bajdurzenia. Okay? Sami zresztą za chwilkę dostaniecie, jakby poczujecie to. Ponad 10 lat zarządza, inwestuje w nieruchomości, więc to już jest szmat czasu. Piotr zaraz sam pokaże Wam, z Wami razem będzie inwestował, pokaże Wam, w jaki sposób się znajduje nieruchomości i w jaki sposób się wybiera daną nieruchomość, czy wybiera się nawet region, w którym można inwestować. Następny ekspert, który przyjechał z Piotrem, to Ian Denston. Ian, czego się najbardziej boi inwestor? Jak macie nieruchomości, czego się najbardziej boicie? Strat. A co może te straty przynieść? Zły lokator. Między innymi. Kruczki prawne, zły lokator. I właśnie. Albo niewiedza. Prawda? I Jan dzisiaj mi opowiadał w samochodzie taką, co jest faktem. Jeżeli macie nieruchomość i nie dopełnicie pewnych, jak byś to Piotr wyraził? Regulacji, tak. Jeżeli nie są dopilnowane wszystkie regulacje, to może Wam przyjść pewien inspektor, tak, który nazywa się Environmental Health Officer. Zgadza się? Tak. Przychodzi i mówi, o, to jest nie tak. A nie daj Boże, jak jeszcze Wasi lokatorzy skorzystają ze swojego prawa, że pójdą do sądu i zasądzą, że mieszkali w nie takich warunkach, jak powinni mieszkać. I okazuje się, że Ian powiedział historię, gdzie facet musiał zwrócić lokatorom cały czynsz wstecz, ponieważ regulacje były niespełnione. I jeszcze dostał karę. Więc cała wasza inwestycja, jeżeli nie jest dopilnowana, może przez takiego jednego pana, który przyjdzie, zostać zmieciona z powierzchni ziemi. Wszystkie wasze pieniądze przepadną i zostaniecie w długach. Więc boimy się tego. Więc jak się przed tym zabezpieczyć? Czy nie fajnie byłoby mieć takiego Environmental Health Officer jako kumpla? Nie? Żeby tam się z nim spotkać na boku i ty, powiedz mi, jak to jest, żeby jak ty przyjdziesz do mnie na wizytę, to co ja mam powiedzieć, żebyś ty się do mnie nie przyczepił? No więc Ian 20 lat pracował jako Environmental Health Officer, tworzył prawo, licencję, a teraz sam jest landlordem. Zobaczcie, kogo tu mamy. Mamy człowieka, który wie dokładnie, jak zareagować w trudnej sytuacji i co powiedzieć.
Więc Ian też dzisiaj będzie Piotrowi pomagał i na wasze pytania odpowiadał. To jest cenna rzecz. I trzeci ekspert, Keith, który ma kompleksową wiedzę na ten temat, jak zabezpieczyć inwestycje i wasz majątek. Bo wiadomo, że w inwestycjach to zabezpieczenie tego majątku trzeba sobie ogarnąć, tak? Nie zostawiać tego tak, że jak coś tam się stanie, to niech tam się gdzieś to pójdzie, prawda? Czy ktoś mi zabierze. No właśnie Keith jest specjalistą w tej dziedzinie. Czyli mamy tu panel ekspertów, który za chwilę już pomoże wam przejść przez proces takiej inwestycji. I czujcie się wolni do tego, żeby zadawać pytania do nich. Bo to jest właśnie, to jest ćwiczenie, to jest dyskusja, to jest razem tutaj będziemy teraz inwestować, wybierać i po kolei inwestować. I myślę, że to jest odpowiedź na tą zagadkę, że mówi, że Piotr tam skrywa, co dzisiaj będzie. To właśnie dzisiaj inwestujemy na żywo. Z wami. Od zera. Nic nie mamy i zaczynamy zaraz. W takim razie zapraszam Piotra. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Piotr Zawalich, Ian Denston, Keith Poyot. Witam was wszystkich serdecznie. Imię już znacie, to dziękuję Grzesiowi za wyręczenie. Mnie w tym braggingu, jaki to jestem super i świetny, to mi dużo ułatwia. I zaczniemy od razu mówić o tym, po co tu jesteśmy, no bo jest sobota, Leeds 1-0 dzisiaj wygrało. Parę osób pewnie dzisiaj żałuje, że nie widziało tego, bo to pewnie od święta wygrywacie tutaj. Tak jako mieszkaniec Hull mówię to do was. Po przyjacielsku, złośliwie. Przyjechałem tutaj z takim pomysłem, żebyśmy spróbowali na żywca wirtualnie coś kupić. Przyjeżdżacie do mojego miasta, przyjeżdżacie do Hull i chcecie sobie coś kupić. Nie znacie nikogo, nie macie info o lokalnych sourcerach, czyli nie macie tego jak gdyby lokalnego tła, zaplecza ludzi, którzy mogą wam pomóc, ale macie internet, nie? I jak to zrobimy? To teraz tak, pierwsze pytanie. Co kupujemy? Hamo, komercyjne, sklep góra, flaty dół, flaty rezydenckie? Słucham. Hamo? Dobra, dzięki. No to kilka stronek. Kupujemy sobie domek Hamu w Hull. Ale gotowy, bo zasłaniasz, wiesz? Możemy tak trochę przedstawić, żeby nie zasłaniał. Właśnie, to jest też dobre pytanie. Najpierw sobie wyseksujemy kod pocztowy, żeby nie bolało. W sensie, żebyśmy nie mieli trudności z wynajęciem tego domu. Pierwsza strona, Rightmove, wszystkim wam znana. Jak ja korzystam z Rightmove'a? Price range olewam. Minimum, patrzę sobie, były 3 bedy. Tutaj jakikolwiek typ nieruchomości. I patrzę sobie najpierw z ostatnich 7 dni. Tak? Tego też nie używam, tylko od razu wchodzę w mapę. Dlaczego HU5? Dlatego, że jest to najbardziej popularny kod pocztowy wśród klientów domów typu HMO w Hull. Ale my tego nie wiemy. No to właśnie to powiedziałem. Oszukuję. Ale Właśnie, jak się tego dowiedzieć? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Wystarczy sobie wejść na tą samą stronę Rightmove i zobaczyć domy to rent. I takie same ikonki wam powyskakują i gdzie będzie największe po prostu natężenie tych ikonek, to będziecie wiedzieli, że tam w tym miejscu domy schodzą. No bo jeżeli powiedzmy, nie wiem, tutaj by była jedna, a tu jest 10, no to wiadomo, że w tym miejscu, skoro jest 10, no to w to miejsce trzeba celować, nie? Bardzo dobre pytanie, dziękuję. No i teraz... Ja bym trochę polemizował, bo tam, gdzie jest dużo do wynajęcia, to znaczy niekoniecznie właśnie jest miejsce. Wiecie co, chyba zależne jest od miejsca, nie? Z doświadczenia wiem, że jest jedna ikonka, czy są dwie, nie? Tak jak robiliśmy tam parę rzeczy w Barnsley, czy tutaj nawet u was. Jak była jedna ikonka, czy dwie, to znaczyło zwyczajnie, że no to nie jest popularna okolica.
w ogóle dla ludzi. A że jest dużo ikonek, no to do tego dojdziemy. Dlaczego jest dużo ikonek i dlaczego te inne ikonki cały czas wiszą, a ta moja ikonka znika, nie? Jak to się dzieje, nie? Także do tego pójdziemy później. Dlaczego coś miałby przyjeżdżać do tego miasta, którego w ogóle nie znasz, które są tylko właśnie do kupca pod wynajem na przykład, zamiast kupić na miejscu nie wyrzuca? Super pytanie, dziękuję Ci za to pytanie. To pytanie też dostałem kiedyś od gościa z Londynu. Usiedliśmy, on miał tutaj kiedyś po tym spotkaniu, usiedliśmy, on miał chyba 100 tysięcy funtów gotówki do zainwestowania. No i tak siadam z nim i mówię, kolego, słuchaj, no to jak ty sobie to rozgraniczasz? W sensie zysku, nie? No to masz short term, masz mid term, masz long term, nie? To są proste sprawy. No dobra, no to short term. Ile tam zarabiasz na pokoju w tym Londynie? No tak 100-120, tam w Hammersmith. Okej. U nas w Hull 60-80, nie? Nawet jak jesteś, powiedzmy, kimś, kto nie do końca wie, jak zawyżyć ten rent, to jest taka średnia, bardzo łatwa do uzyskania, nie wymagająca zbyt dużego nakładu wiedzy. No i ma te 100 tysięcy. I pytam się go, ile za te 100 tysięcy jesteś w stanie kupić nieruchomości w Hammersmith? No on mówi, no na Jaywerkę to może jedną sobie tam wezmę, nie? Bo tam mówi do mnie, że bez 500 000 to nawet nie ma co zaczynać. Okej. No to mówię do niego, słuchaj, no to u nas w Hull za 100 tysięcy to masz depozyty co najmniej na 4. Nawet jeżeli no, byś przepłacił, bo nie znałbyś cen i tak dalej, no to 4 takie 5-pokojowe nieruchomości kupisz. Czyli w sumie masz 20 pokoi. W tym Hammersmith on miał 5 pokoi. Czyli 5 pokoi po 100, no nawet po 120, nie? 5 pokoi za 120, 600 funtów. A to masz 20, nawet liczę po 50, tak? No już masz przykład na short term. Potem mówię do niego midterm, jak tam jest u was z tymi, z flipami. No super, świetnie, nie? Te domy idą cały czas w górę. No ile idą w górę? No on mówi, no kupiłem coś za 200, pół roku później sprzedałem za 300. Ja mówię, no super. I potem mówię do niego, słuchaj, to te cztery, które ty teraz kupujesz, nie? One idą każde w hull, jakie dobrze zrobisz, i z odpowiednimi planningami i z głową, że tak powiem, one idą po 5 dych każde. Czyli masz 200 w pół roku. To jest midterm. Long term? Nie sprzedaję, trzymam. Nie sprzedaję, trzymam. W tej chwili ile jest tam capital gains w Londynie? Wiesz co, tam jest trochę wyższy zawsze, nie? Tam jest wyższy, tak powiedzmy, o 1-2%. W każdym razie to jest 1-2% w skali roku różnicy długoterminowej wzrostu wartości nieruchomości typu HMO Londyn versus w ogóle North Region, Leeds, Sheffield, Hull. Tutaj nie ma za bardzo różnicy, nie? No i tak gościu się podrapał po głowie, mówi, no kurczę, słuchaj, no to przyjadę tam do ciebie, no i teraz coś tam działamy razem. Mam nadzieję, że to jest wystarczająca odpowiedź, czy... I generalnie chodzi o przesunięcie kapitału z południa na północ. Północ jest tańsza, a południe jest zgodnie. W tej chwili północ tak, jest najbardziej popularna. Wiesz, Manchester... W ogóle ten rejon Manchester, tylko tam jest teraz w ogóle taka bańka, że tam ludzie po prostu spazmów dostają, jak coś zobaczą, że jest więcej jak 3 pokoje i ma 2 recepcje, to powiem wam, tak jak kiedyś się ludzie do drzew modlili, to oni się teraz modlą do tych domów, nie? Ja tak patrzę i mówię, kurczę, no neopoganizm, nie? No kurde, stoję, Boże, żebym tylko kupił ten dom, nie? Pal licho, czy mi się uda wynająć, czy mi się nie uda, ja muszę mieć ten dom, nie? Takie napalenie, że się w palenie mieści, nie? No i ja w ogóle zalecam unikać tego typu rejonów, żeby się w to wszystko nie wkręcić. Dużo ludzi się w to wkręca, dużo ludzi mówi, że a, jestem ponadto, ja temu się wszystkiemu nie poddaję. No ale wiecie, my jesteśmy stadni, my lubimy przebywać wspólnie ze sobą. Jak 20 ludzi biegnie, żeby skoczyć w przepaść, no to nawet jeżeli ty sobie myślisz, kurczę, to chyba nie jest za dobry pomysł, to i tak tam pobiegniesz, żeby chociaż zajrzeć, co tam jest na dole, nie? No i taki jest problem, po co masz tam w ogóle lukać, jak tam wiesz, że tam jest po prostu przepaść. Po co ci to? Do czego ci się to przyda? Więc odradzam w ogóle tego typu sytuacji. Okej. Czyli mamy tutaj Hull.
Mamy tutaj na przykład ten nieruchomość w The Avenues. Patrzcie, 4 bedy za 230. Ktoś by się spytał, dlaczego tak to wygląda. No tutaj ten rejon, The Avenues, nie wiem, czy tu widać, co zaznaczam, to jest po prostu taki yapi rejon. Tutaj po prostu mieszkają ludzie dobrze zarabiający, więc sugerowałbym sobie w ogóle to skreślić z mapy. I takie yapi rejony są wszędzie. Tak jak w Leeds, tak jak w Nottingham, tak jak w Sheffield. Wszędzie są takie rejony, gdzie no po prostu nawet nie warto zaglądać. Jak rozpoznać, Piotr, takie rejony? No właśnie po cenach. Jeżeli, słuchaj, wchodzisz sobie na Zuple i wiesz, no bo to jest najprostszy taki ten. Wchodzisz sobie na Zuple i wpisujesz sobie average price, po prostu four beds house, nie? W danym rejonie. No i wychodzi ci 100, a potem wchodzisz na The Avenues i patrzysz 200. No to kurczę. Z czego się to bierze? Co tam jest, jakieś, nie wiem, złote cegły, czy co? Piotr, możemy otworzyć Mouse Price, tam jest właśnie ta mapa z kolorami, czerwony do niebieskiego. I wtedy można zobaczyć też, jakie są stosunki cen. Jaką stronę? Mouse Price. Co to jest w ogóle? Tego nie korzystam w ogóle. Nie korzystam z tego. Mouse Price, dobra strona. To też się czegoś nauczyłeś dzisiaj. No, pewnie. Okej. Okay. Jest jakiś map? Show map, po prawej masz. Taki na oła się. Okej. Okay. Masz cenę. Tylko, że tutaj to są dwie tylko rzeczy? To są ceny, a tam miałeś jeszcze tab wcześniej, po stylu Orlando z Brandem. Aha. U góry tam jest. Czy masz ceny w postaci tej właśnie tych... Aha, tu jest, nie? Rozumiem, tu macie ceny, a tu macie, aha, dobra, kumam. Czyli czym niżej, tym lepiej, rozumiem, tutaj niebieski, czerwony ten. Znaczy tym taniej, lepiej to niekoniecznie. I mamy tutaj to The Avenues, także widzicie, że się wyróżnia kolorem nawet. Tutaj jest dużo wyżej niż na przykład tu, nie? Także to jest ta mapka, dzięki w ogóle tutaj za cynk. Dobra, wracając do tego Rightmove'a, czyli najbardziej znanej strony, tą wykluczyliśmy, jedziemy dalej, nie? Tutaj patrzymy sobie na przykład na to, no to już to lepiej wygląda, tylko zauważamy jedną ważną rzecz, a tutaj, nie? O co tu chodzi? To są wewnętrzne takie aukcje jednego agenta, więc zaczyna od 10,2, 950, jak to w ogóle wyczuć? Jak dom ma cenę samochodu, czyli 950 albo 999, no to jest najczęściej u nas w Hull, nie wiem jak w innych rejonach, ale podejrzewam, że też podobnie coś na ten standard, nie? Ale dobra, no jeżeli to tak wygląda, to ja bym w ogóle się w to nie pchał, bo wiem, że będzie tutaj boksowanie. A nie jestem z tego miejsca, nie chcę wydawać na prawników, żeby potem płacić tak zwany abortive cost, czyli koszta prawne tam od 400 do 1000 funtów, w zależności od tego, jak się znacie, w sensie jak umiecie sobie dobrego prawnika, w sensie i finansowym, i załatwianie rzeczy wynaleźć. Najczęściej ludzie gdzieś płacą około 700 funtów za niekupienie domu. Tak to wychodzi średnio w Anglii, 700 funtów za niekupienie domu. Także ja bym odradzał tego typu ofertę. O co z tym chodzi, że po prostu chciałem kupić ten dom, a gdzieś po prostu podbił cenę, tak? Tutaj gościu sobie organizuje wyścig szczurów, nie? Aha. Chcę dobić, powiedzmy, ja tak na czuja patrzę, jak jest koło stówy, no to jest gdzieś 130, nie? Zazwyczaj 30% oni sobie gdzieś tam domyślnie narzucają. I jest coś takiego, ty już zapłaciłeś za surwejora, średnio tam 500 funtów, zapłaciłeś jakiemuś swojemu brokerowi, zapłaciłeś za napisanie tych kontraktów podstawowych, czyli są już wymienione te podstawowe kontrakty, zaraz będą zapytania z jednej i z drugiej strony prawników. Prawnik to już jest w tej chwili gdzieś 500 funtów, survey jakieś 500 funtów, twój broker, nie wiem, 250, 500 funtów, no to jest już 1500 funtów w plecy.
No dobra, ale na przykład ja składam ofertę o tą nieruchomość, tak? Mm-hmm. I na przykład dogaduję się z agentem, że okej, okay, oferta została złożona, przyjęta i do momentu, kiedy nie są kontrakty wymienione, on ma prawo na przykład zaakceptować inną... Do momentu, kiedy nie są zaakceptowane kontrakty, on ci w ogóle nie powie, że jest jakakolwiek inna oferta. On ci tego nie powie. Ale można na przykład wycofać tą nieruchomość z ogłoszenia, tak? Oni tego nie zrobią, bo to o to chodzi, wiesz, Kamil. Im chodzi o to, żeby takiemu agentowi chodzi o to, żeby po prostu dobić do określonej ceny. I są dwa typy sprzedaży. Pierwszy typ to jest zawyżony, najczęściej 95% rynku tak działa. Czyli przychodzi valuer z jakiejś firmy, bo to nie są w ogóle risk valuerzy, ci agencyjni. Oni tam powiedzmy 120, nie? W ten sposób, nie? No bo oni myślą o swoim commission. A nuż widelec, znajdzie się po prostu jakiś frajerzyna, który powie, dobra, zapłacę 120. Bring it on, nie? No i to też trochę z drugiej strony działa od strony sprzedającego, bo jak przyjdzie kilka agencji i powiedzą, no 110, a przyjdzie jedna agencja i powie 120, no to którą agencję wybierzesz, żeby ci sprzedawała? Dokładnie. Tą, która ci powiedziała, że 120. Dokładnie. Tak? A że się sprzeda za 100, tak czy inaczej, no to już wiesz. To jest po prostu takie... No niestety, wiesz, w biznesie trzeba się nauczyć trochę czytać te karty. Tak jak, nie wiem, jak gracie w pokera, jak nie znacie zasad albo nie znacie ludzi przy stole, mało znam ludzi, którzy siadają od razu do stołu, grają w pokera w ogóle nie obserwując, kto tam w ogóle siedzi, jak, co się w ogóle dzieje. I ludzie, którzy wygrywają, bo takie, którzy siadają i potem przegrywają i płaczą, no to znam wielu. I właśnie to jest podobnie z inwestowaniem. Jeżeli ty sobie tego nie poobserwujesz, jeżeli ty, nie wiem, bo znam też takich ludzi, jadą sobie na masterminda, nie? Odpalają potem sobie jakąś stronę aukcyjną i potem do mnie dzwonią. Piotrek, kurwa, kupiłem sobie nieruchomość, powiedzmy tam w tym, w Scarborough, nie? Super, a za ile? A za 100. O, no to pewnie tam z 3-4 bedy. Nie, one bed apartment. Aha. Co mi radzisz? Wiesz co, a już zapłaciłaś? No tylko te, to była taka jedna koleżanka z Londynu, no tylko te auction fees, nie? Tam chyba 6 tysięcy. Aha. I co mam teraz zrobić? Ona do mnie mówi. Zgub te pieniądze, mówię do niej, to 6 tysięcy. Pomyśl sobie, że je zgubiłaś, nie? No co ty, no nie mogę, daj mi jakiegoś prawnika, ten, tutaj, ten. Mówię, uwierz mi, lepiej zgub, przepij, zapomnij. Kup sobie fajną bluzkę, nie wiem, i powiedz, że to było za 6 tysięcy plus cena bluzki, nie? Naprawdę. Uparła się, wiecie, no z pani jest po prostu z doktoratem i tak dalej. Dobra, słuchaj, rób co chcesz. Dzwoni za miesiąc, Piotrek, słuchaj, pomógłbyś mi sprzedać tą nieruchomość? No. Także tak to wygląda od strony tych aukcji. Wiesz co, nie chcę dobijać leżącej, no. No dużo była stratna. Na aukcji kupiła, tak? Tak, kupiła na jakiejś tam aukcji, to był chyba... Allsop albo Puff, albo I Am Soap, nie wiem, coś takiego. I Am Soap chyba, bo oni mają to 6 tysięcy, nie? Tak? To masz miesiąc na exchange, miesiąc na completion. No. No. Najgorsze, że te 6 tysięcy to nie można nigdzie kredyt wrzucić, nie? Tylko musisz jakby dołożyć do depozytu od razu. No i... Znaczy wiesz, do tego też dojdziemy zaraz, ale fajnie, że o tym też mówisz. Czyli tak, to też bym odpuścił, lecimy dalej. Tu mamy jakiś Warwing Street. 3 bedy i jest też moje ulubione guide price. Co znaczy guide price? Najczęściej zobaczymy z czuja. Wiem, że właścicielem nieruchomości jest wtedy właściciel agencji. To jest najczęściej w ten sposób oni działają. Szczerze powiedziawszy, nie będę oszukiwał z panem, który jest właścicielem Lovell, to często pije whisky, to doskonale wiem, że jak on wali sobie guide price, no to jest jego chata. Skupuję po prostu cała portfolia, to jest coś, co ja też tam czasami sobie robię, kupuję po prostu 10 plus jakieś tam nieruchomości wspólnie z jakimiś tam ludźmi, nic tam w ogóle nie robimy, stoi to sobie tam na rynku powiedzmy pół roku, jest sprzedawane 15-20% więcej tej ceny, którą myśmy zapłacili, nie? Minimum. I tak to już troszeczkę działa powiedzmy na troszeczkę innym pułapie. Jaki plus jest kupna takiej nieruchomości? Tutaj macie agenta i właściciela w jednej osobie. I ja znam dużo inwestorów, którzy kupują od tego człowieka,
No bo on nie może sobie za bardzo pozwolić, żeby stracić reputację. Tu on ma podwójne ryzyko. Wiecie, jak ktoś ma jeden dom do sprzedaży, no to jak wciśnie coś tam po prostu złego, no to wciśnie, nie? Weźmie pieniądze i ewentualnie jak jest dobrym człowiekiem, to zapłacze nad tym drugim. Jak jest złym, to się jeszcze pośmieje z tego biedaka, który te pieniądze zainwestował w jakieś gówno. A tu ten człowiek, on nie może sobie na to pozwolić. Zwyczajnie jak sprzeda to i to się okaże, że to jest lipa, wiecie, to nie jest Londyn, to nie jest nawet Manchester, to nie jest nawet Birmingham, to jest Hull, tak? I potem przyjdzie ta osoba, która kupiła tą nieruchomość na lokalną izbę landlordów i powie, a znacie może tego pana, właściciela tej agencji Lavell? No, znamy go. A to kawał gnoja jest. Aha. I wtedy jest tak, siedzi sobie ten kawał gnoja, prawa strony sali, i wszyscy landlordzi po prawej stronie sali. Dlaczego? No bo jest ta nowa osoba i ja nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, tak? No bo już poszła fama i on sobie sam sobie na to zasłużył. Ciężko zapracował, nie? Więc niekoniecznie pieniądze, czasami też, a przede wszystkim w pewnym momencie reputacja, nie? Więc tu bym się zastanowił nad zakupem tego, tej nieruchomości. I jak ja się zastanawiam, tak? Co mi tego służy? Gdzieś tu była ta... Jak ktoś, o, to nawet możemy sobie zobaczyć, prawda? Tutaj mamy sold prices i tak dalej. Więc szukamy sobie na przykład na tej mapce, jak wygląda rozłożenie. Tu mamy St. Hilda, Pendulum, to idziemy na góry. Worthing będzie tutaj. Wright Street i tu mamy Worthing Street. Tu w tym miejscu, tak? Czyli... A tu idzie jakoś, żeby to było zdefiniowane, czy tylko to są takie kolory? A to nie, no to jest trochę lipa. No bo jak ktoś ma, ktoś jest daltonistą, no to już w ogóle. To nie jest strona dla daltonist. Więc... Jak klikniesz drugą zakładkę, to masz dokładnie to samo co na Zupli, tak? Czyli wylistowane ceny sprzedaży w tam ulicy i tak dalej. No, ale to jest... Aha. Dobra, no to mamy tam HU5, ja tam wiem, że Warwick to jest powiedzmy tego typu kod pocztowy, pirazy drzwi. I mamy tutaj average price paid, mamy tutaj current average value. I gdzie, co to w ogóle tam było? Tutaj jakoś widać to? Czasami jak sobie powiększysz, to nawet zobaczysz obok u sąsiada numer domu. Nie wykukam. Nie wykukam tego. Jest taka opcja, jak zjedziesz niżej, niżej, na sam koniec prawej, poczekaj, tam masz wyżej trochę. A EPC też jest niżej. Na EPC czasami można znaleźć. No chyba będzie. Nie, to jest tylko graf. A gdzieś tu jest to, odnośnie tego... A tu masz broszurę, czekaj. Na broszurach też nie podają. Spróbuj ten PC drugi. Nie. To no to lipa, bo jak nie mamy numeru domu, no to za bardzo nie możemy działać. A Street View my szukaliśmy zawsze. Możesz zoomować na dom. Jedziesz ulicą i cyk. Tak, tak. Patrzysz, kosz na śmieci napisane, masz numer domu, nie? Znaczy jest jeszcze inna opcja. Właśnie, żeby z Lightmove'a to dostać, wystarczy na sobie. Dzięki. Zostajesz na Lightmove i wchodzisz na Street View i tam i możesz tam normalnie jechać. Nawet nie musisz przez ten. Nawet jest opcja bez wchodzenia na Street View. Tak. No Darek coś tam ma, dawaj. Dobra. Jest opcja. Dawaj na Warwick, ludziku, kochany. I wtedy spacery i wszystko. I zapraszam was do Hull. Dobra, zobaczymy. Słonecznego Hull. O, wyjątkowo. To już jest numer 10, to może nawet iść za... No. Czekaj, gdzie to było ten? Chyba wyłączyłeś, wiesz? Chyba zamknąłeś tą stronę. No to sobie zrobimy to tak, że otworzymy sobie nowego taba. Tam założyłem, Piotrze, zaznaczyłeś ostatnie 7 dni. Tak, potem wam pokażę też, dlaczego ja zaznaczam najpierw 7 dni. A zejdź, Piotr, trochę niżej. Po prawej stronie, o właśnie, widzisz tutaj? Property sold nearby. Kliknij view more. A nie znasz numeru.
No właśnie zaraz poznasz, bo ona dokładnie masz, nie będzie. To jest to, nie? No i masz 102. To jest to? Nie, to nie jest nie? to. No to inna, zobacz, najprawdopodobniej tam będzie na liście, nie? Czy one są strasznie podobne na tej ulicy, poza tym niektóre są pod innym kątem, nie? Także ja raczej bym sobie spacerek zrobił. Ale to będzie. Tutaj, ja ci pokażę, bo to będzie dużo szybciej. Tutaj myślę, na ten trzeci tab na dole pod zdjęciem. Map Institute. Wiesz, trzeci tab, będzie... Map View, tak? No, tak? Tak. I tam masz bezpośrednio od razu naprzeciwko tej nieruchomości, więc nie musisz się szukać po całej ulicy. Tak. I sobie też możesz porównać z tym zdjęciem. Ludzika tam. Ludzika. Dobra, czyli wiemy, że to jest dzięki wielkie, czyli to jest gdzieś koło, powyżej stówki, powyżej numeru 100. Czyli to, no gdzie jest Cofroad? Właśnie, koleżanka też, że nie? Aneta. Aneta mówiła, żebyś sprawdził to na tamtej stronie, bo tam już, tam ci wrzuci już... On ci wrzuci bardzo blisko tego domu, tak? Nie? Aha, czyli jak tutaj sobie wejdę... Tutaj poprawię masz ludzika, żeby tam ta kropka. I teraz to powiększa cały ekran. Tutaj, to był, ciach i masz, nie? Masz to samo w sobie, co mam. No, kto pamięta, jak tamten wygląda? I właśnie, takie jest pytanie. Otwieram na dwóch laptopach. Aha. Dzień, mam zdjęcie od frontu tamtego. I... Czekaj. Jedno mamy tak, tu mamy łuk biało-czerwony, tu mamy łuk po prostu ten. To zawsze... Ogrodzenie. Czyli to jest to. Tak. Wskazówka dla inwestorów. Musicie mieć dwa laptopy koniecznie. Koniecznie. Kto sprzedaje laptopy? 100. 100. Dobra. Mamy go. Mamy cię. Ale urwał, tak, dobra, no to mamy stówkę. Idziemy do tej strony, czyli... To ta strona to jest nethouseprices.com, tak? Mhm. A nie, zrobimy tak, Loving Street. I wszystkie niech nam wywali. Nethouse Prices to jest strona robiona przez wszystkich waliorów Rixowskich, więc tutaj nie ma zakłamanej daty, tak jak jest na przykład na Zupli i na wielu innych stronach komercyjnych, z tego względu, że Rix waliorzy nie za bardzo chcą iść posiedzieć w więzieniu, a jakiekolwiek kłamstwo związane z ich pracą to jest odsiadka, tam nie ma dyskusji. Także to jest dosyć. To jest tak, jakbyście byli policjantem, coś takiego, ten sam poziom odpowiedzialności. I teraz szukamy sobie tego numeru 100. Nie było chyba tutaj, wiesz, ale tam jeszcze druga ta jest, nie? Druga strona jeszcze jest. Mm-hmm. Czyli mamy to. Okej, okay. I co nam to teraz mówi? Jak się wam wydaje? Dlaczego tej stówki tu nie ma? Ostatnio kupiłem jeszcze nie sam tej. Dokładnie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze tego nie ma wrzuconego tutaj, dlatego nie ma zrobionego update'u. I co w takiej sytuacji można zrobić, jeżeli nie mamy update'u? Można, tak. Albo można sobie na przykład wejść na taką stronę. Jest kilka takich stron, po prostu za około 15 funtów dostajecie title plan, gdzie macie dokładnie wypisane wszystko, nie? Możecie sobie sami to zrobić, pójść do lokalnego kancila za 5 funtów, wnieść opłatę, oni to zrobią. Tylko ja sobie czasami myślę, po co? Jak 10 funtów dacie więcej, bo tyle gdzieś oni biorą, narzucają gdzieś 10 funtów. No, od 3 do 5. Tylko czasami się stają, po co ludzie to robią, jak mogą za 15 taka od prawników profesjonalnych dostać. Bo wiecie, ludzie pracujący w Land Registry, tam też jest straszny bałagan. Miałem kiedyś taki przykład, że gościu kupił sobie flat i okazało się, że to był błąd w deed title w tym stylu, że on prawie że się stał właścicielem obu tych flatów. On sobie kupił górny. I w Land Registry, czyli w ogóle nie wiedzieli, o co do końca w tym wszystkim chodzi, tak twierdzili. Dopiero potem, jak zostało to sprawdzone przez prawnika, który oryginalnie prowadził tą sprzedaż, się okazało, że oni zwyczajnie zrobili tam błąd. I powiem wam, że takich przykładów jest mnóstwo. Jest Land Registry, jest tak jak Council, tam są ludzie niedopłaceni, obrażeni na całe swoje życie, że po co, wiecie, jak w dniu świra 5 lat studiów, 3 lata aplikatury, myślałem, że Pana Boga za rękę chwyciłem, a tu, nie wiem, tam 1500 zł dostawał, czy coś takiego, Marek Konrad, no, z tego okienka. Także to jest coś w tym stylu.
Ja wolę sobie zapłacić 10 funtów więcej czy 12 funtów więcej i wiem, że to jest od kogoś, kto to sprawdzi. Jest to prawnik, a nie pani z okienka z Landregistry. Nie? To jest moje myślenie. Czym to się różni od tego, co dostaniesz? Bo oni to muszą wszystko sprawdzić jako prawnicy. To musi zostać przeczytane. To jest czytanie. Z Landregistry to wcale niekoniecznie musi być, że tam jest wszystko tak, jak ma być. Tak? No właśnie tak jak ci powiedziałem, są takie przykłady, że oni robią tam błędy i facet, wiesz, oszalał, bo nagle mu przyszło pismo od mortgage'u, że kiedy robimy valuation tego dolnego flata. No to dobra, to teraz skąd oni biorą informacje, których tam ci nie mają? Wiesz co, oni to czytają, jeżeli są jakieś błędy, to się po prostu kontaktują z Land Registry, bo to są prawnicy, nie? Aha. To nie jest tak, że oni mają tą informację na tu i teraz, ale patrzą, że wiesz, to są ludzie, którzy widzieli to już wiele razy i jako praktycy zauważają, że jest jakiś błąd, nie? A ostatnią rzeczą, jaką chciałbyś zrobić, to skupić coś, co się okazuje, że to nie jest do końca to, co miałeś w zamyśle kupić, nie? A to się może też zdarzyć, nie? Jeżeli, nie wiem, bierz prawnika sobie, który bierze 2-3 tysiące, to są najczęściej ludzie, którzy... Jeżeli ktoś bierze 2-3 tysiące za zamknięcie kupna domu, to włączy sobie klip z księdzem na tankiem, tam na tym momencie wie, że coś się złego dzieje, nie? A to powinno kosztować od 700 do 1200 funtów. I to jest w ogóle uregulowane. Ale bo jestem Polakiem, i na przykład jest ktoś świadomy tego, że jestem obcokrajowcem, 2-3 tysiące. Ja miałem jakiegoś inwestora z południowej Afryki, który zapłacił 4 tysiące za niekupienie domu. No i myśmy z Ianem, Ian, can you remember Juan? Juan Goncalves from South Africa, when he tried to buy that property at De La Paul? Was that one the solicitor advised him not to buy? Yeah. Yeah, I'm just sharing that story with the guy. Yeah. So, w ogóle prawnik się nie znał. Poprosił nas o certificate, coś nazywa certificate of lawfulness, wasn't it? O certification. Certificate of lawful use. Yeah, lawful use. Poprosił nas o coś takiego. Co to jest? To jest taki dokument prawny, który wykazuje specyficzny użytek danej nieruchomości w specyficzny sposób. Czyli w tym przypadku jako dom typu HMO. I teraz tak, ja sobie myślę, kurczę, no wszystko pięknie, fajnie, tylko że on chciał dostać taki certyfikat na użycie w artykule 4. Nie wiem, w Lidz to chyba artykuł 4 jest od 2010-2011, nie? Coś takiego się zaczął. No, u nas się zaczął 2013. No to ja dzwonię do tego prawnika i mówię, wie pan co, Cooney, wasn't he? What was his name? Cooney? Andrew Cooney? Yeah. To nazwisko to po prostu do końca życia nie pamiętał. Ja mówię, proszę pana, ja nie jestem prawnikiem, tylko ja się tak zastanawiam. Skoro to jest prawo nowe od 3 lat, jak ja mogę wykazać, że to było użyte w ten sposób przez 10 lat? Niech mi pan to wytłumaczy. No, to było jego wytłumaczenie. Nie, jak tego nie dostaniemy, nie będzie zakupu. I dzwoni do mnie ten biedny Juan i mówi do mnie, Piotrek, słuchaj, bo nie wiem, co mam teraz zrobić. Wziąć tych 10 Zulusów z maczetami, wsadzić do swojego prywatnego jetu i pociąć gościa? Mówi, nie, Juan, tak się w Anglii rzeczy nie załatwia, nie? Sorry, Winnetu, nie? To musisz coś innego wymyśleć, nie? No i Ian został w to wszystko włączony, napisał do pana Kuneja, wykazał wszystko tak, jak trzeba. Oczywiście tam było znowu odbicie piłeczki w tym stylu, pan nie jest naszym klientem, klientem jest Juan, my z panem w ogóle nie gadamy, nie? Wysłaliśmy to do Juana. Juan, on cię kłamie. Dlaczego mam je kłamać? Przecież to ty bierzesz ode mnie pieniądze, a on ode mnie pieniędzy nie bierze. Tak, ja mam w tym interes. Weź ty mi wytłumacz, nie? No i summa summarum musieliśmy, znaczy Juan musiał pójść z gościem do palestry prawników, zajęło mu to rok czasu, żeby odzyskać swoje pieniądze. No co, ale wiecie, 4 tysiące? Kurde, no. Dla kogoś, kto, nie wiem, musi opłacić tam 40 Zulusów z maczetami, żeby tam robili mu te chaty i tak dalej. No, chociaż on powie teraz tym 3 czy 4, że nie dostaną w tym miesiącu kasy, a te maczety cały czas są ostrzone, nie? Z tego dalekiego wschodu bym się przeniósł z powrotem może tutaj, skupię się tak. Może na tej inwestycji, żebyśmy zdążyli dzisiaj. No, dobra. Dobiegniemy. Okej, okay, czyli wracamy do tamtego miejsca. I tak jak tutaj ktoś powiedział, słyszałem, patrzymy co sobie obok, skoro tutaj nie ma, nie? To patrzymy sobie coś obok. 102 tam było chyba. A to było na wcześniejszym, nie? Na wcześniejszym. Dzięki. Okej, okay, czyli gdzieś tu było, o,
Nie, to jest... Dobra, mamy 58, tak? September 2013, 58 tysięcy. 2014, dziękuję. 58, nie? No to skoro tam było 58, a tutaj jest 79, to co, o co chodzi? No to zjeżdżamy w dół. To jest artykuł 4 u nas w Hull, więc podejrzewam, że może ma potwierdzone użycie, czyli ma tak zwany deemed consent na użycie jako dom typu HMO, nie? No ale to powinien mieć gdzieś to napisane, nie? No i zobaczymy, czy jest w ogóle coś na ten temat. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Czyli co robimy z tym domem? Nie kupujemy. Wracamy do naszej mapki. Jedziemy dalej. Ventnor Street. To już żeśmy widzieli. Falmouth Street. Tego żeśmy nie widzieli, no ale... Tylko. Czy są pytania odnośnie tego domu przed chwileczką? Czy wszyscy podążają za tym? Czy nie bardzo zajeżdżyłem, dlaczego nie kupujemy, tak? Dlaczego nie kupujemy? 6% jest capital growth w tej chwili. 2014, 6, 2015. No, no trochę go pogięło. To nie jest tak, że jest tam wynajęty po prostu jednej godzinie, dlatego płacą 500-600 funtów miesięcznie. A jeżeli zrobimy z tego tańczy motor, to... Nie, nie, słuchaj, tam nie możesz zrobić HMO, bo nie ma wykazanego użycia tego jako HMO, a to jest w artykule 4, więc nie dostaniesz. Nie dostaniesz planningu. Na artykuł 4 w większości miast w tej chwili, z tego względu, że to jest na dłuższą w ogóle rozmowę, na parę butelek whisky. Bo ten rząd w tej chwili, który rządzi tym krajem, on jest, faworyzuje dużych deweloperów. I to jest widoczne, no każdy, kto coś tam wie na temat inwestowania, to widzi gołym okiem. Wszystkie spoty w dużych miastach są sprzedawane wielkim deweloperom, oni sobie budują nowe real estates i nagle jest mówione, że każdy sobie może kupić nowy dom, nie? Wiecie, ci ludzie, którzy jeszcze nie mają domu, nie? Dajemy wam opportunity. Tylko z drugiej strony, jak jedziesz sobie jakąkolwiek ulicą, to widzisz 10-20 for sale tablic, nie? I dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że jak zobaczycie sobie nazwiska wielkich deweloperów typu David Williams, właściciel Barata, i porównacie sobie z MPs, to nie jest zbieżność nazwisk, chociaż to jest bardzo popularne nazwisko. W tym przypadku to nie jest przypadek. To poczekaj, jeszcze wróćmy to tak do ogłoszeń, tam gdzieś jeszcze nie było zamieszczonego artykułu 4. HMO use, nie było napisane, że jest proved HMO use albo deemed consent. To znaczy, że we wszystkich, których to byłoby to wymienione w ogłoszeniu? Tak, powinno być to wymienione. A tak. Tak, pokażę wam na przykład tą, podejrzewam, bo to jest z tego co widzę Neil Kay, ale może mi się... Wydaje. Co? Nie, 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 nie. To powinno być w residential, wiesz? Mhm. Co takiego? D-E-E-M-E-N-D-C-O-N-S-E-N-T. Okej. Mhm. Czyli tu mamy już wykazane, że jest takie użycie. Wiecie co? Bo chyba czasu nie mamy, to już zostajemy przy tym. Chcemy sobie kupić ten dom. Mamy 3 bedy. Wiecie, że w Anglii w ogóle beds to jest to, co jest first story, second story, no chyba, że macie bungalow, nie? Ale generalnie to, co jest na dole, to są tylko receptions, nie? Ale to nie powoduje takiej sytuacji, że wy nie możecie użyć któregoś z tych reception room dolnego też jako bedroom. To po prostu prawnie przez estate agents jest wymagane, żeby tego nie nazywać jako bedroom, nie? Piotrek, a wracając do tego, wiesz, Article 4, to może szukać poza Article 4, czy wpływ jest tak duży, że już poza tą strefą w ogóle nie ma sensu? Wiesz co? Można, oczywiście, tylko ja sobie myślę z perspektywy kogoś, kto nie jest z Hull, nie? Kupisz sobie coś poza obszarem artykułu 4, gdzie już naprawdę czasami jest trudno znaleźć tenanta, nie? A jak nie wiesz, do jakiego agenta pójść, który akurat znajdzie ci tych tenantów, to może być słabo.
Więc ja myślę, wiesz, o tym też końcowym efekcie, Darek, żeby nie było czegoś takiego, że kupiliśmy coś za 30 tysięcy i się cieszymy, a potem się okazało, że to jest dla pająki i szczury, nie? Dom, a nie na klientów. No są wciąż miasta, wiesz, UK, gdzie nie ma Artigo Ford, na przykład Bradford, nie ma na cenę. Nie ma Bradford? Czyli tam powiedzmy, Bradford nie będzie tej informacji, tak? Że ona jest niepotrzebna. Znaczy, no, nie może być, wiesz, bo to jak agent chce drożej sprzedać i napisze ci, wiesz, o, było i czemu, to ty sobie od razu myślisz, No, popatrz sobie na ceny HMO w Bradford, to są niektóre, to są po prostu, wiesz, kosmiczne, nie? Tak. Ale takie Wakefield na przykład, czy Rotherham, tam nie ma Article 4, a wiesz, spokojnie się wynajmują, o, nie? Nie musisz tego mieć jakby. Gdzie mogę się dowiedzieć, gdzie jest ten artykuł? Wiesz co, to po prostu w Google wpisujesz, tak? Tam Wakefield Council, czy Rotherham Council. Artykuł 4 i nawet mapki są, na przykład Leeds to jest mapa dokładnie obrysowana. Powinno być na planning department każdego councilu, powinna być dostępna mapa artykułu 4, łącznie z wszystkimi terms and conditions artykułu 4, nie? Tak, wspomniałeś artykuł 4 w Rotherham akurat, bo wspomniał Darek, Rotherham jest selective licensing, czyli takie... No, wybierają sobie, tak. Wracając do tego wyboru tutaj, no. Powiedziałeś, weźmy tą, ponieważ jest previous MHO use. HMO. Czy preferujemy takie nieruchomości z takim opisem? Jakbym inwestował po raz pierwszy w jakiejś nowej lokacji i byłbym świeżym inwestorem, bo z takiego żeśmy wyszli z założenia, bo rozumiem, że tutaj większość z Was dopiero zaczyna, tak, swoją przygodę, albo powiedzmy, no nie wiem, jest na 5., 10. domu, tak, to ja bym jakbym celował w nowe miasto, tak jak ja robiłem, jak jechałem do Bradford, jak jechałem do Sheffield, jak jechałem do Leeds, to szukałem coś, co już miało użycie jako HMO, pierwsza rzecz. Druga rzecz, blisko Uniwerku. Dlaczego? Bo jak będę chciał to sprzedać, to jest też duży plus. Wiele osób tylko celuje właśnie domy podstudenckie. Wiele osób w ogóle robi coś takiego, że syn czy córka dostaje się na uniwersytet, nie? I chcą kupić coś dla nich, ale nie chcą, żeby... Znaczy, chcą, żeby oni tam mieszkali, ale nie chcą, żeby płacili za wynajem. Więc robią tak, ty będziesz mieszkał w pokoju 1, pokój 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej będzie twoich kolegów, a jak już skończysz te studia, no to sprzedamy to, zobaczymy, co będzie dalej. Takie, wiecie, założenie, że po co mam płacić, i tak płacę za studia, grubą kasę, bo to trochę... Warto zwrócić uwagę, żeby ten uniwersytet był. Był? A co wam za kwestia? Jest, to jest taki druga stadia. Aha, no, w mieście tak, wiadomo, sprawa, nie? No i tak dalej. Nie, myślałem, że gdzieś zniknął. Nie, ale na przykład tak. Odwrotną masz sytuację, uniwersytet nie zniknął, ale powstały akademiki i wszystkie właśnie nory pakistańskie już się nie wynajmują niestety. No. Więc no, popatrzmy, czy to jest pakistańska nora. No nie widzę tutaj halal, food, reklamy. Nie, no to chyba pakistańska nora nie jest. I teraz może zatrzymamy się chwilę na tych zdjęciach i zaproszę Iana, żeby... Czym się zajmuje Ian w ogóle na moim panelu dla inwestora? Co powinniście mieć pierwszego, jak w ogóle znacie się na inwestowaniu? Pierwsza rzecz, jak się znacie na inwestowaniu, kupiliście nieruchomość, co pierwsze robimy? Mamy klucze i co robimy pierwsze? W sensie remontu, czy... W ogóle, cokolwiek. No wiem, stawiamy szampana, i tak dalej. Dobra, już następny dzień po kacu. Risk assessments. Ja to wszystkim wbijam w głowę. Przykład jednego człowieka bez risk assessment. Wiecie, no ja lubię nasz naród. Jesteśmy świetnym narodem obrotnym i tak dalej, tylko wielu z nas, jak się na czymś nie zna, to mówi, a po co mi to? Nie? Nie znają się na tym, nie przyznają się. Ja się potrafię przyznać, ja się nie znam na tym. Ja mam Iana od tego, żeby się znać. Ja się nie znam na prawie property, ja mam Craiga Bifama z Goszolka, żeby się na tym znał. Ja się nie znam na trustach, ja mam Kifa Pajota, żeby się na tym znał. Ja nawet się nie znam za bardzo na komputerach, więc Grzesiu mi tłumaczy, jaka jest różnica między enterem a returnem. Do tej pory nie mogę obczaić. Także jak się na czymś nie znam, to się tym nie zajmuję. Ja tylko kupuję i sprzedaję chaty. No prosta sprawa. Tylko to robię, nic więcej.
Tak jak kiedyś mi powiedział gościu fizyk... Plotki, że się na chemii trochę znasz. No, coś tam wiem na ten temat. Kiedyś gościu do mnie taki profesor fizyki, też inwestor ze mną, mówi, fajnie to brzmi to, co mówisz, że ty tylko kupujesz i sprzedajesz chaty. Ja bym to powiedział w swoim języku, nie wiem, czy to dokładnie to powtórzę, ja się tylko zajmuję współrzędnymi, współporuszającymi się. Okej, okay, dobra, fajnie. Nie pytałem go, co to dalej znaczy, bo już mi głowa rozbolała od samego terminu. Więc można też dużo rzeczy, bo nie zrobimy viewingu wirtualnie, nie ma tutaj filmu. Wiele agentów teraz też oferuje te filmy, co też dużo daje. Tu akurat ten agent nie zaoferował nam takiego touru, żebyśmy się mogli przejść po tym domu, ale mamy kilka zdjęć. Ja teraz chciałem zaprosić Jana. Do której mamy czas w ogóle? Powiedzmy 15 minut. Słuchajcie, jak ktoś jest zmęczony, to mówimy pas i tyle, nie? Na 15 minut, żeby Ian swoim okiem, jako risk assessment expert, powiedział nam, co on tutaj widzi z tych zdjęć i dlaczego te risk assessment są tak ważne. I teraz tak, jakby ktoś miał problem z jakimś terminem, ja prosiłem Jana, żeby mówił powoli, bez tego cholernego holowskiego akcentu. Jakby ktoś miał jakiś problem ze zrozumieniem, to proszę podnieść rękę, ja podejdę, wytłumaczę. Ewentualnie jakby to było dla wszystkich, to też nie ma problemu. Proszę. Można zdjęcie prosić powiększone? Tak, my to wszystko powiększymy. Tak, jak będę wiedział, jak to... A, jest. Tak? Nie, tam może large. Aha, myślałem, że jak sobie zrobię slideshow, to mi zrobi tak jak w tym, w PPT. No ale powiększenie, oje, Ian, now it's your turn. I just said to the guys, if you could spot any problems, any defects or deficiencies with these those properties through HRSIS aspects, if you could just let us know, yeah? Okay. Yeah, if you could, yeah. Yeah. Risk assessment. Does everybody understand me speaking English? Yes. I'm Paul. Okay. Do you want to sit or? No. Let's just flick through. First of all, this house is a Victorian house. It's about 100 and... I guess from the first photo, it'll be about 130 to 150 years old. So the bricks on that front... on that house, the front wall will be 9 inches thick, 2 to 5 centimeters thick. That's 22.5, sorry. The brick structure, actually. You saying you were. No, that's been damaged in the Second World War. Yeah. And you know how I can tell? Because the brick pattern is different. It's stretcher bonding, we call it. Normally, it would be either English garden wall or Flemish bonding. So that's not a solid brick wall. It's two bricks with a cavity in the middle. And the important factor there is it's better insulated. Mm-hmm. The Victorian houses were built with two bricks pushed together and a brick linking them, because the bricks are twice as long as they are wide. And that's how you link the two walls together. But that being, and Victorian houses were built like that. But that being stretcher bonding, because there's no headers, there's no ends of bricks shown, that has been rebuilt, I can tell you for sure. And the reason will be because the Germans will have damaged it in the Second World War. Hold hard. That's going to go down well in Poland. Hull had about 80% of its houses damaged in the Second World War. Outside of London, it was the worst damaged city. Yeah. One of the factors you look for when you're buying a house in Hull is whether it was damaged and how badly. Because or when there's a bomb in a basement. You can do a... If you just put Hull Blitz map, you will find a map of Hull and where all the bombs fell. Mm-hmm. So if you're buying a house in Hull, just take a look at that. Something to consider is when it was rebuilt, it will have been rebuilt at a time when materials were short. It will have been rebuilt with salvage materials. So it might not be to such a good standard. But it's a cavity wall, it's better insulated. Your standard Victorian houses can be very cold. They're designed with coal fires, like this. That will have a fireplace in there. It also had radiators when it was built. And they would have been drafty and had... with the coal fires.
inefficient heating. You burn a lot of coal to get them warm. The modern, then they're converted to modern houses. You seal up the fireplace apart from the vent. You put central heating in to make them warmer. But the walls can be cold places. They are prone to condensation. And if you're buying that as a hitch, are we looking at HMO use on this? Yeah. Right, the chances are you're paying the bills. That's quite important for you. I don't know if Piotr's mentioned, but one of the factors you look at with a HMO is the battle of the thermostat. All your tenants want 30 degrees. You don't. The rules are, with HMO, with houses, every house, you have to be able to achieve 19 degrees centigrade when it's minus one outside. Mm-hmm. The tenants might want it cooler, that's fine. I set my HMOs to be 21 degrees, and I control them by an internet-controlled heating system, and the tenants can always press a boost button if they want it a little warmer. Yeah, I would like to stop you here for a second, just to make sure everyone's following. Czy wszyscy dobrze rozumieją to, co Jan mówi? Czy są jakieś takie pytania odnośnie do tego, co do tej pory powiedział? Czy to jest okej? Okay? Dajemy radę, tak? Tak. Okej, okay, so we can continue the assessment. Yeah, sure. So any deficiencies here? Any deficiencies, the potential deficiencies, those are old gutters up there. I will be looking in the first floor at the eaves of the house, at the top, for damp. We look at the base here, make sure there is a damp-proof course, see if we've got any rising damp, but we will see on the inside. Yeah. Okay. If you want to find damp in a property, look there. Mm-hmm. Okay? The reason is, this fireplace will have a fireplace there, a wall there, a wall there, a wall at the back, and there's a gap there, there's a hole. And when it's built on the inside of the fireplace, it will not be as nice as on the outside, because when the builders build it, nobody's going to look there. You get debris falling down, you get soot falling down, and if you have a damp-proof course, often it bridges the damp-proof course. Put your damp meter there. What else is there? I'm looking for central heating in here. I'm looking for signs of condensation. It looks okay. Okay. I can't see any central heating yet. What about that? 80 centimeters, would you say? Yes. I have to check the windows. Those should be okay because they're replaced windows, but you're looking at the sill height, and if you've got an old window or single glazed window, you might have to put a barrier across here. The logic is people can fall through the window. Even on the ground floor? Even on the ground floor. Better on the first floor, but even on the ground floor. If that window was to be replaced, it would have to be replaced with safety glass to meet building regulations. Kitchen. So for HMOs, you will be looking at the number of units and the floor area of the kitchen. Every tenant has a right to a unit for food storage, but you cannot count the units under the sink. Always recommended to put a drop back in, but there's a deficiency with this kitchen. You need wet surface either side of the cooker. When you look at risk assessing, you assume that certain people might be living in the house. It might be old people, there might be young people. How many young children looking up to the cooker, see the panhandle there? Want to pull at it. It's quite a serious hazard, so you want somewhere to turn the pan handle so that they're not looking over the cooker at the pan. You can't do it on that side. Also somewhere to take the pan off to, so that would need at least 30 centimetres of work surface on the other side of the cooker. Can you have a cooker in the corner? No, because you cannot turn the pan handle away from the front of the cooker. Oh. You see what I mean? Because you've got the wall in the way. Mm-hmm. So yeah. Can we just a piece of wall top on the layer? Yeah, that will be fine. I think it's 300 millimetres, isn't it? Yeah, 30 centimetres, yeah. 300 millimetres. Can you take the pan handles off? Can you take the pan handles off? There you go! Okay. When you risk assess, it's everything within the curtilage of the property, so right from the boundary, everything within the boundary, because you're not just taking into account your tenants, you're taking into account potential guests, and even people walking by. So things falling off the roof, if there's a slate loose, or a TV aerial loose, and in the garden, the number one hazard here would be trip hazards,
So garden paths, often if they're moved, the concrete is cracked and there's a lip that you can catch on, or if there's a sunken area when it's cold, when any water might gather there, might freeze. I bought a house last week and I have a garden pond in the house. Mm-hmm. I'm going to have to fill that in. Mm-hmm. Somebody could fall into it. It's actually got fish in it, I noticed. I didn't want those. I can take the fish. You can do a fish and chips. You're welcome. Okay, this is ground floor front. It's the same room but looking from a different angle. Yeah, sure. So we've got the central heating. It's an old system, or the system was old because that's an old radiator. Looking for condensation, don't see any. That's basically alright. The carpet is old, it doesn't have underlay because I can see the floorboards. Mm-hmm. From underneath. Can you see the lines? Widzicie, jak widać, że się odbijają te the floorboards, to znaczy, że nie ma underlayu w ogóle. The floorboards, when you consider, if they are original, they'll be over 100 years old, and wood shrinks, and you get small gaps in between them. So that's what we have there. Okay, where are we? Are we in the rear? Yeah, we're in the bedroom because That's the rear reception room. Yeah. Okay, nothing much there. I would recommend a vent in the fireplace. And the reason for that is the inside of the chimney stack will be very rough. There will be, when they put the brick on brick and the mortar comes out, often they don't take it off. The cutting bricks, they don't cut them to size because it's on the inside. Nobody's going to see it. And you get soot building up. You know soot from the fire? Soot is hygroscopic. If I was to take some soot here, put it down here, it would absorb the water from the air. Soot is also acidic. And what happens is it stains the chimney breast if you have soot buildup. So you need to have some ventilation. There's a problem if you have a fireplace in the ground floor, fireplace in the first floor. Don't put the ventilation in the first floor because you're linking the two rooms, and if you have a fire in the ground floor, you could spread it to the first floor, or more specifically the smoke. Smoke is the killer. Have we seen that one? It's just from different angle. From a different angle. Yeah. Okay, it's the same sort of thing. It's, sorry, it's good that we have a vent in there, but I will put a mechanical vent. What about the over the cooker? Not essential. That would be just to take grease out, because usually they don't vent directly to outside, but an extraction pump. Yeah. Myślałeś o jeszcze dodatkowej kuchence, czy? Nie, One of the big problems you have in these old houses with the outside walls being cold, obviously the front of this one is stretchable and it's cavity wall, but quite often these are, with the walls being cold, is condensation. And it's good to get rid of the moisture at source. Lots of moisture produced in the kitchen through boiling, through cooking, through washing. So the fans I like to put on are humidistat fans. So when there's the level of moisture in the air, the amount of water in the air goes above a certain level, they automatically switch on. You don't depend on somebody turning it on. And that gets rid of the damp air. When the moisture is diluted down by fresh air, the humidistat fan turns off. Okay. We're in a bedroom, I think. Mm-hmm. It's over the bed. that's amazing. Something I would put on that bed is a cover. Yeah. Because you would, well. One of the worst things is fake tan. Ladies, sorry. For the men, hair product. And it ruins your mattresses. Is it amazing that whenever there is no bed in a bedroom, you can tell exactly where they were sleeping because you got these stains of sweat. Brown mark on the wall. Put a headboard. They put a radiator over what was the fireplace there, which is a fair point, fair place for it. I'll just do under the window. What we cannot see in this one is whether there is a smoke detector on the ceiling. With a HMO, there's a British standard 5839. And you need to comply with that, and that's the standard for the smoke detection. I'm looking for it in here. No, we don't have any in here. But for a house where you let the rooms individually, you need a smoke detector in every bedroom.
a smoke detector in the hallway, in the landing and communal room. You need a heat detector in the kitchen, because if you put a smoke detector in there, you'll get false alarms. And in the understairs cupboard, you need a heat detector. All linked. So if one of them sets off, they all go off. And so if there's a fire in one place, everybody knows. What you also need, and I can't see from the ceiling, is you need fire separation. You need 30 minutes fire separation from room to room. So for the ceiling, when that house was built, the ceiling would have been what's called lath and plaster. Thin strips of wood, and then the builders push plaster in, so it pushes between the gaps on the wood, which holds it in place, and then they skim it into place. It's quite a skillful job. Again, house over 100 years old, albeit damaged by the Germans, so the ceilings might be replaced, but lath and plaster does not give you 30 minutes fire separation. You need gypsum plaster, 12.5 millimeters of fireboarding. Pink. The gypsum is pink, but it's a darker pink, isn't it? Yeah, the fireboarding. And butted up close, a scrim over it, and skinned. And on all ceilings, even the first floor ceilings, because if you have a fire in a bedroom and it goes up above, if it's in the loft, it'll go across. You need to fireboard your loft hatch, make sure that it gives a fire separation. And the doors, I've not seen any doors yet, but the doors have to be fire doors. Fire doors, I've seen so many mistakes with fire doors. I'm looking at that door there and I can see a gap at the top. That would not suffice as a fire door because there's a gap. But a fire door needs to give, again, for residential, 30 minutes fire separation. That's when you put the fire doors in, the door, three hinges. I always see this, people put one, two, three hinges, equally spaced, that's wrong. Two hinges in the top third of the door, because the door is heavy and it's trying to do that. So the top hinge is taking the weight. And if the door drops slightly, you will damage the seals. Fire doors have to have seals, intumescent strips and cold smoke seals. You'll have seen it on doors where in the outer leaf of the door or in the door frame, there's a little brush. And behind it, there's like a plastic strip. That plastic strip is an intumescent strip. It gets hot, it swells up, seals the door. The brush is a cold smoke seal. So that stops smoke going through the door. You have to have a gap of 4 millimeters, 3 to 4 millimeters around the door, the top and the two side edges. You can be up to 10 or 15 sometimes on the base. If your door moves slightly, you've lost that gap. There's a bigger gap at one side, smaller at the other, you damage the seal. So fire doors need servicing every year. So you need four hinges? Three hinges, but two in the top third. And one at the bottom. That's correct, yeah. And you need a self-closer. And all my tenants don't like the self-closers. Mm. They try to take them off. But you have to put them on to make sure the door closes behind somebody to ensure that it's secure. Another bedroom. I'm trying to think. The point there, the sockets. The standards say minimum of two sockets in a bedroom. If you're renovating a house as a HMO and you're doing some rewiring, I'd go higher. The number of leads and adapters we have, because we've got computers, we've got phones on charge and TVs and recorders and all sorts of things. Two double sockets never suffices, and they're never in the right place because the tenants will move the bed and they'll have a lead stretched across the floor. Some people try. We have a unique system in this country. We have the three-pin sockets. We have the earth and the live neutral. And everybody else in the world, it seems, has the two-pin. And the number of times I've seen a two-pin forced into a three-pin. And a knife. Something in the air. Scissors. It's safer. Scissors, is that what you use? Yeah, you'll get a shot from the air, don't worry. Okay, can we move? The way we share knowledge, you see. Yeah. One comment about sockets. Polecam zawsze te z punktami USB i te z punktami Ethernet, jak macie rozprowadzoną sieć. Bo naprawdę, no takie rzeczy, jakbym wam porobił zdjęcia, czasami to wygląda jak jakieś call center.
bo ktoś jest, nie wiem, IT student czy coś takiego, to ma 3 komputery, 2 laptopy, 4 iPady i Bóg wie co jeszcze, jeszcze wielką plazmę, nie? Now, with Windows... What are the requirements? Is it 80 centimeters? Yes. Yeah. Or you have to have safety glass in. So you can, that will be fine, you don't have to raise the window. You can, if you're having double glazing put in, I'd recommend escape windows. Okay, mm. So they're the larger windows that you can climb out of. However, it's not a requirement. The requirement is for a primary means of escape. I'd like to look at the floor plan after this. Yeah, yeah. I'll go on to what that is. If there's one. If there, there was, I saw it. Cool. Oh, the bathroom. Spacious bathroom. With, that's not bad. I don't like these. Mixer taps. Who likes them? Not from convenience, as a landlord. It's because the hardest thing your boiler will do is produce instant hot water. Because it's raising the temperature of water from about approximately 15 degrees centigrade to maybe 50, 55. For the central heating, it maybe is doing it from about 30 to 50. So it's much harder for it to do. If you do that, your boiler won't last as long. And when you consider with a HMO, you maybe have 5 people in there, most mornings they'll have a shower, most days there are 5 showers going on, that's maybe 10 minutes each for a constant hot water running plus other use. That will put a demand on your water. In Hull, the water is very alkaline. It has lime in the bottom. If you look in your kettle, you have a deposit in there. You have to put something on your boiler to stop that happening to your boiler, to the heat exchange. Modern boilers, to make them efficient, the passages through the heat exchange are very narrow, very prone to blocking. So it's good to have a filter on there and a lime inhibitor. So you recommend electric showers? I'd recommend electric showers, yes. Yes. And the bath isn't designed for a shower. You will find this seal around the bath will break from time to time, and you just got to watch for that. You cannot put too much effort into making that seal good. So I would, I put baths in before, sat in its own frame to stop the bath moving. Because baths, when you get them, they've got 5 legs, 1 in the middle, 4 near the corners. But they're designed for vertical movement, not lateral movement. Somebody standing in the shower, they do bits of that. They'll have a little bracket there, a little bracket there, and a little bracket there to hold it against the wall. All it takes is a movement of a millimetre or two and that silicone seal will break. And then, once it starts to break, water gets behind it and it just carries on. When I put baths in, I like to get the bath in, silicone seal, beading, and a second seal. So that we put in... It sounds like too much, but trust me, once you're an experienced landlord, you cannot put too much effort into sealing them. And then when water gets down the back, you get the plaster work wet and it's hard to reseal it. When you seal it again, modern silicone takes, some of them are only 2 hours to cure because it's not setting, it's a chemical reaction to cure the silicone. Some of them it takes 24 hours. The tenants will not wait 24 hours for it to cure. They'll have a shower. 5 minutes after. Yeah. Yeah. You'll put stickers up in English, in Polish, in whatever language and there will be more, yeah, no. They'll have a shower. I'm paying my rent, I want to have it now. Yeah, I pay for it. Yeah. We have there the toilet inside the bathroom. That limits you to 4 people in the HMO. Okay? If you have another toilet outside of the bathroom, you can have 5 people. Because there's 3 things that limits you on the number of people you can put in the HMO. This is 4 on 1 toilet. I'll tell you a story about it. 3 things that limit you. One is overcrowding on the space standard. Now the space standard, I understand, was set, or it's derived from figures from the English army in the Victorian age. It's just something they picked up to apply to housing, and it's the size of the tents the English army had. 80 square feet was suitable for a certain number of people. That's what we apply to bedrooms. It's very hit and miss. But why hasn't the government changed it?
Because if the government wants to create an overcrowding problem, all they have to do is increase the space standard. And then we've got a theoretical overcrowding problem. Now, we're in Leeds here. In Hull, the housing demand isn't too high. It's not a problem. Go to London, there's a big overcrowding problem. You would make it much bigger by changing the standard. So the standard stays. The second thing that limits the number of people you put in a property is what they call sexual overcrowding. You cannot force people to share a room if they're not man-wife, or they can be man-man. It's the 21st century now. But you cannot force two people who are not living together as man and wife if they are not. If they're not. As partners. Man-wife. Yeah, as partners. So two strangers, you can't force them. Ian, I would like to ask you to move forward with assessment. Okay. I would like to continue with an investment into property process. So, if you can tell us a bit more. Yeah. If there is anything. And the third thing that limits you is the number of facilities, so bathrooms and kitchens, which is why I mentioned that. So. That's. Is that the end? That's some kind of floor plan. Yep. Yeah. There you go, sir. Somewhere. That was it. Yeah. Okay. Right, so ground floor. That can be the first bedroom. You have here a means of escape. So you've got the hallway, you've got a door there, stairs, go up, up, and then you've got bathroom, bedroom, bedroom, bedroom. So the basic rule is, from anywhere in the house, you can turn your back on a fire and exit without a key, without going through a room of higher risk. Okay, so from that bedroom you go into the landing, down the stairs and out. This door, the lock on that door must be openable from the inside without a key. You can have latches or thumb turns, but what you cannot have is a mortise lock. Mm-hmm. So where you have to bring a key with you, because when there's a fire, who thinks about everything is just get out. What about if you've got a guest and they don't have a set of keys? So you cannot have a door that needs a key to open it from the inside. The bedroom door's the same. You've got the kitchen is the room of highest risk. That's the exit from the kitchen, provided the garden isn't too small. Now, we saw the garden earlier, you can get far enough away. There should be an access away from the garden. Or they can come through the communal room and out. So that's why you need a second exit door, or can you have... You don't have to have a second exit door. If these were the other way around, and there was no door there, you couldn't have it. So if the kitchen was there, and the communal room there, you couldn't come out have the communal room to the kitchen, because that's a high-risk room. There's a high likelihood of fire in that, in the kitchen. So okay. Can I switch the rooms then? So that way around is good. Yeah, if I will switch it, can I switch it or not? No. No, because no. It's a... Oh, you can because there's a door, but if there wasn't a door, sorry, you couldn't switch it. Yeah. What about fire escape window? You don't have to have fire escape windows. Yeah, but in that case, if you switch the rooms, and you, instead of a door, you have fire escape window. Yeah, right? You could. So that's okay. Yeah. So can I have a kitchen in the middle with the fire escape window then? Thank you. Probably. I would have to see the building myself to be sure. Okay. I'm not going to commit to that. Jeżeli już mówimy inwestycyjnie o tym domu, to ja bym zrobił tak, to zbijam. Tu robię minimum metr korytarz do kuchni, zakładając, że ta kuchnia ma co najmniej 16 metrów kwadratowych. Minimum, is it 16 square meters for 5 people? And then 25.5 yes. Above. I think it's 16.5. Yeah. But I have to refer to the standard for the kitchen diner. Mm-hmm. Yeah. It's just the arrangement. You couldn't get that into a bedroom. I was just thinking, if you're going to put corridor here. Take off that. Obviously, you're limiting your ventilation, but you can put an enviro vent. No, that doesn't matter. Yeah. That'd be enough. Yeah. With HMO, when you're looking at... Usually, I don't like 4 beds. 5 beds are much better because... That's my thinking as well. The yeah. general rule is bedrooms 1, 2 and 3 get you into profit. Mm-hmm. Bedrooms 4 and 5 are pure profit. So it's almost twice as much profit for a 5 bed over a 4 bed.
Dokładnie tak samo myślę, że po prostu trzy pierwsze płacą, a każdy następny pokój to już jest zarobek. Obviously all the rooms need to have a required size because it's different room sizes for if you've got a lounge and smaller if absolutely. Mm-hmm. So without a lounge, if I'm right, for single occupancy it's 8, isn't it? Or if you can just mention those, because I remember them by heart. Six, seven and a half. Is it six? Is it still six and a half? No, no, no. Six and a half if you have a lounge. Yeah. I think it's 10.5 without. Yeah, yeah. Dobra, więc załóżmy, bo już za bardzo nie mamy czasu, więc załóżmy, że każdy z tych pokoi tutaj ma te 10,5, no ten na pewno nie ma, to widać od razu, ale załóżmy, że tak jest. Wtedy istniałaby możliwość, żeby przerobić ten dom na 5 bedów, założywszy, że to ma 16,5 metra kwadratowego. Oczywiście te wszystkie liczby, które wam wymieniam, one się różnią w zależności od miasta, więc tym się nie sugerujcie, bo najlepiej się spytać lokalnego inwestora. Tak, te space standards, one się troszkę różnią w każdym miejscu. Raczej zalecam, żeby sobie ściągnąć taki space standard w mieście, gdzie chcecie inwestować i się upewnić. Ale jak rozmawiamy o hulu, to było coś takiego. I co ja teraz robię, żeby też wycisnąć więcej z tego domu? Podejrzewam, nie widziałam na zdjęciach, ale podejrzewam, że soul pipe, czyli całe ścieki będą tutaj, w tym miejscu. Zazwyczaj w łączeniu oryginalnego budynku z dobudówką, bo to jest dobudówka, która później powstała, jest umieszczane te soul pipe, czyli tam, gdzie płyną te wszystkie ścieki. I to jest dla mnie najważniejsze, gdzie to jest, jeżeli chcę podwyższyć wartość mojej inwestycji poprzez prywatne łazienki. I tu bym zrobił, na przykład off-suite dla tych dwóch pokoi, czyli one mają, ten pokój ma klucz do tej łazienki. Najprostsze rozwiązanie. Można kombinować z Jack and Jill, ale to zaraz trzeba mury zbijać, jakieś bimy podstawiać, jakieś belki i tak dalej. Bez sensu, skoro to już to widać, że tak można by było zrobić. I największym wyzwaniem dla mnie było tutaj poprowadzenie w to miejsce, bo ja bym celował w to miejsce tutaj, a żeby zrobić tutaj łazienki dla tych pokoi, Jack and Jill, a tu bym musiał wydzielić część tego pokoju i zrobić dodatkowe drzwi, czyli tutaj na przykład L-shape i tu by była łazienka, a tu by było wejście do tego pokoju tutaj. Dlaczego tak kombinuję? Dlaczego nie zrobiłem suite'u? Bo wszyscy teraz mają parcie na ten suite'y. Już nie. Już nie, dokładnie. Już chyba wiemy, czy nie wiemy dlaczego. Nie wiem. No, jest dużo przykładów, nawet na Facebooku, że przychodzi do was osoba z WOS-y, valuation officer, i mówi wam, kochany panie, bardzo piękna nieruchomość, oto pana council tax. Ale dlaczego tu jest pięć kartek, a nie jedna? No to teraz pan się zaraz dowie, bo to jest council za ten pokój, to jest za tym, za siantem i srantem, nie? I macie band A, czyli ten podstawowy, ale to na przykład w hul to jest 1000 na rok, więc 5000 funtów w kancilu za jeden dom, no to kogo to stać? Dlatego, że z łazienką jest Dlatego, że łazienka ma prywatny użytek, wiesz? Dlatego. Więc jeżeli byś zrobiła, że jest off-suite, czyli coś takiego, że wydzielam sobie tutaj część, nie? W tym miejscu i robię tutaj wejście, a tu jest wejście do pokoju i ja nie muszę mówić kancilowi, że tylko osoba mieszkająca w tym bedroomie ma klucz do tej łazienki. No bo po co on ma o tym wiedzieć? To chodzi o to, żeby do jednej łazieneczki jakiejś tam małej miał na przykład dostęp. To chodzi o to, żeby sobie na korytarzu, tak? Dla Cancilla nikt nie ma prywatnego dostępu, no chyba, że jest Jack and Jill, bo jak jest Jack and Jill, no to wtedy to mają dwie osoby dostęp i to już wtedy nie jest prywatna łazienka, ale w hul. A na przykład w Sheffield to już jest prywatna łazienka, bo ostatnio mi koleś powiedział, chciał zrobić Jack and Jill, czyli że ten pokój ma takie karty magnetyczne, tak jak macie w szpitalach. W Niemczech, w ogóle na zachodzie jest tak, że zazwyczaj łączą dwa pokoje, jest jedna łazienka dla pacjentów. Dostajesz taką kartę jak w hotelu, świeci się na czerwono, czyli musisz poczekać, świeci się na zielono, to wchodzisz. Jak ty wchodzisz, to tamten musi czekać, nie? Takie, wiesz, taka walka o łazienkę, nie? I chciałem jeszcze dotrzeć, czy są pytania do Jana jeszcze w związku z Risk Assessment? To ewentualnie później jeszcze, nie? Ian, can you mention why risk assessments, why in your opinion risk assessments are essential for any investment? Well, we've talked about standards, but the way these things are going with housing, it's getting away from standards, because a standard is a one size fits all, and it doesn't. So you can apply something to a property
and it doesn't work because it's different to the to other properties. So that's why you have to risk assess according to each individual property. There's two basic risk assessments you'll do on this. You'll do a what's called a housing health and safety rating system risk assessment, and then there's a fire safety risk assessment. How do you know what fire safety measures you need? Well, you don't know until you've done your risk assessment. Most people will do the general ones. They'll put the fire doors in, they'll put the alarm system in, they'll put do the ceilings. But what about other things? What about the means of escape? What about emergency lighting? Do we need that? Because signage, and do you put what type of signage do you put? Do you put the words? I'm talking to a Polish audience. There might be people under here who don't understand the words in English. So the modern signage is the running man, the figures, to show you which way to go. It's an EU standard. Can it be stickers? It has to be the one that glows in the dark. I don't know. I'd recommend not the stickers. You don't have to have glow in the dark, but I'd recommend the harder one because stickers fall off. Because after living in a house, you don't know where to go. What about your guests? It's risk assessment. I mean, what's the potential harm? The potential harm is somebody could die. So you do all of these extra things. What price is a sign? It's not much. So therefore, cost benefit, not much cost. Chances are nobody's going to die. But I don't want it to happen in one of my HMOs. So I'll pay for a sign. Najśmieszniejsza historia, którą słyszałem w ogóle, była taka, że goście miał ubezpieczony dom, HMO. Typowa historia, pani dała kopa panu, ten pan tego nie mógł przeżyć, wlazł jakoś tam po rurach, przez dach, nie? Coś tam jej zabrał z tego pokoju, nie pamiętam dokładnie co. Nawet chyba lepiej nie wspominać, co on tam mógł jej zabierać. No i ona się skumała, że ktoś tam jest w tym domu i zaczął spieprzać. No i spieprzał, spadł ze schodów. Nie? Gościu miał dom ubezpieczony, ale nie miał risk assessment. 300 tysięcy w plecy z jego kieszonki. Taki najprostszy przykład. A ile kosztuje zrobienie risk assessment? Od 600 do 1200, coś takiego jak jest risk surveyor z papierami HSAS. Bo to jest 300 tysięcy? Czy 600 funtów? No nie wiem. I mean, you can do it. You can do it yourself if you're trained properly. You can do it yourself. You have to be trained to do it yourself. Well, if you do it yourself and you get it wrong, it's your fault. Yeah. So what does an investor risk by not doing the risk assessment? What could be a potential problem? I just mentioned one example when there was a boyfriend upset about girl kicking his ass from the house. He went there just to get a souvenir from her little draw, yeah? And she found out that he was running through the stairs, there was no signage, he fell down £300,000, okay? The guy was insured, everything was in place, no risk assessments. So the insurer, firma insurance'owa nie chce płacić, no to powiedziała, proszę pana, gdzie jest risk assessment? Ano nie mam, ano to, nie ma panu ubezpieczenia. With HMOs, I heard PO mention the word licensing. I don't understand exactly what was said. Licensing in Hull applies to three-story properties with five or more people. It's what's called mandatory licensing. So it's not three stories then? If it's less than three stories, then you don't have to be licensing? No, currently. But it's going to change. So the requirement for HMO licenses is going to change. So they're going to take away the three-story elements. So any property with five or more people will need a license. They haven't set the date when that'll be. They've said it'll be this year. Hull City Council will never get it sorted out because we've got about 500, or less than 500, licensable HMOs at the moment. They're going to have closer to 5,000 when all five or more person HMOs requires a license. And it's also, the three-story HMOs are higher risk. Of course they are, the three-story. The two-story HMOs will need a different set of standards that they'll have to apply. And they haven't got them out yet. They've not even consulted us. I'm the vice chair of the Landlord Association. It's the biggest landlord representative group in the area. They've not mentioned it to us. Fine, we'll wait. They can't do it without. Even if you don't need a license, the HMO management regulations apply. Now, currently, the penalty for failure to comply with the HMO management regulations is £5,000 per offence.
It's what's called a strict liability offence. There is no defence to say, I never knew. Because generally, in English law, you have two elements. You have, the Latin is actus rea and mens rea. Actus rea is a physical act of doing, committing the offence. The mens rea is knowing you shouldn't have committed the offence. But where there's a strict liability offence, there's no mens rea. Instead, there's what's called due diligence and best practical means. You have to employ the best practical means. You do your risk assessment. You find out what you need to do to the property to make it safe. And then due diligence. You don't just put it in and ignore it. You don't put a fire alarm in and 20 years later think, well, it didn't work. You've got to maintain it. You've got to check it. You've got to make sure that it's working. And if there's a fire in your property, what the fire officer will, or the investigating officer will look for, especially if somebody's come to harm, is what did you do and why did you do it? Well, there's your risk assessment. Yeah. And then there's your due diligence. Let's have a look at your logbook. When did you go in? When did you check? And make sure that it's working. Every year, you should have an electrician do a correct check of your fire alarm system. Now, how many people in here know or knew that smoke detectors have a use-by date? They've got a 10-year use-by date. And you will find, if you take the heads off, you look at them, there will be a date on it. You look at your smoke detectors and there's a little LED light, a green light. All that tells you is that the electric power's on. Doesn't tell you that the detector works. That's why every year you have the electrician go around. He'll do a smoke test on it. So these are the sorts of things you've got to do for your HMO. The regulation is much higher on HMOs than it is on family lets because the occupancy is different. You have potentially five strangers living in there. You've got maybe five people cooking every day. They might not know what each other's doing. There's five times the risk of fire. It's a lot more wear and tear on the property. And who is responsible? Well, the answer is you, as the landlord. So that's why the sanctions are very punitive. If you don't have the licence, and you should have the licence, the penalty is up to £20,000. But you're not allowed to take rent on a licensed property if you don't have a licence. And if you have been taking rent, the tenants can claim it back. And if I was a no-win, no-fee solicitor, that would be a really easy hit for me. Landlord has not got a licence, he needs one, you just look through the cockpit. It's going to ring Stefano. I'm a mercenary, I work for them. How many of them can we get, Ian? No, if you just look through the prosecutions, because it's a public list, and you find the landlord's been done for not having a licence, just go knock on the door, find the tenants, and say, 20%, I'll claim your rent back. And you're worth suing as a landlord. So these are the penalties, this is why you've got to do it right, you've got to do it correctly. Sorry, it's gone quiet, I've frightened everyone. Don't be worried. You've been thinking, everybody. This shows how important it is to take into consideration. So thank you very much, Ian. I'll be around later. Więc wracając do tego projektu, robimy z tego 5 sypialni. Z założeniem, że każda z tych sypialni to jest 10,5 metra kwadratowego. Z założenia czysto teoretyczne. I teraz tak. Tutaj... Przepraszam jeszcze na chwilę, bo nie powiedziałeś jednej ważnej rzeczy. O tym osobnym cancel taxie, który narzucają teraz, to dotyczy tylko i wyłącznie projektów, na które potrzebujecie planning. Dotyczy wszystkiego, jak masz pecha. No, albo jak masz pecha, to może dotyczyć wszystkiego. Tak? Dokładnie. Chodzi o to, żeby... Najczęściej, szczerze? Żeby valuation officer się pojawił, tak? Szczerze, kiedy się najczęściej pojawia valuation officer? Nie kiedy jest planning, tylko kiedy robisz do building control regs, bo wtedy oni muszą przyjść. Jak jest planning, to mogą, a nie muszą, ale tak jak tutaj kolega bardzo dobrze zauważył, jak masz pecha, a generalnie to masz pecha, no bo oni szukają teraz kasy, no. No, czyli ja bym się nastawiał już nie, że a może mi się uda, bo wiele osób się nastawia, a może im się uda, im się uda na przykład przez 10 lat, przez 15, a potem następne 5 lat to oglądają świat z innej perspektywy, opalają się w kratkę, nie? Chciałbym wyliczyć, czy się opłaca, jeżeli mógłby pić razy taksów, bo jeżeli wtedy się opłaca do biznesu, no to też czasami to boli, koszt to. Takich zrobienia takich łazienek może jeżeli się spadnie z 500 na 500, no to bardzo boli, ale przynajmniej jest do przodu, a jak spada z 1000 do minus 500, to... Czyli tak. Po prostu ostatnio muszą być łazienki, tak? Żeby to się... Wiesz co, nie musisz mieć łazienek, ale generalnie w tym, co wam pokażę,
jak ja to robię, to się zawsze opłaca. A jak ja robię? Ja robię tak, że mam minimum w kieszeni 20 tysięcy po flipie, po 12 miesiącach z każdej nieruchomości. To jest minimum. Jak mam mieć mniej jak 20 tysięcy z samego kupna i sprzedaży zysku net, olać kasę z rentu, no bo z rentu macie tam koło od 8 do 12 tysięcy z 5 bedów na czysto, po wszystkim, nie? Po rachunkach, po prawnikach, po wszystkim. I to jest, powiedzmy, taki bonus tam na wakacje, ale to, co ja mam mieć na koncie potem, że mi się zgadzało, drobne w portfelu, to te 20 tysięcy ma tam leżeć i tyle. Jeżeli chodzi o ten pokój tu, robię taki L-shape, ścianę, tu jest wejście do łazienki, która jest w tym miejscu i to jest off-suite. Tu z kolei robię wejście do tego pokoju, oczywiście drzwi do środka, no bo tak inaczej by się tutaj nie dało tego zrobić. Ten i ten pokój ma zwyczajnie klucz do tej łazienki, tak? Teraz tak, tu ten i ten ma en-suite i ma swoją łazienkę. O czym trzeba jeszcze pomyśleć w takiej sytuacji? O jadalni czy o czym? Nie, o tym, żeby był chociaż kibel w ogóle taki dodatkowy gdzieś tutaj w razie W, nie? Musi być. Są te łazienki prywatne i tak dalej, ci mają tutaj klucz. Oczywiście my tylko o tym wiemy, ale z punktu widzenia w ogóle jakiegoś takiego logicznego, no to jeżeli ci mają tu en-suite, a tutaj tą osobę ciśnie potrzeba, no to nie będzie kurde czekał nie wiadomo ile, no to sobie pójdzie tu. Tu jest akurat soul pipe, to można albo po prostu to wszystko przesunąć, ale to jest za dużo kombinacji. Najprościej było tutaj po prostu wygospodarować jakąś część i zrobić zwyczajne WC. I teraz tak, dlaczego to robię? Koszt en-suite'u, jaki jest koszt en-suite'u średni, zrobienia en-suite'u ze ścianami, ze wszystkim? 2-3 tysiące, w zależności od jakości. Jack and Jill? 4,5 tysiąca. Jeżeli robimy taką sytuację, że przeprowadzamy rury przez cały dom, tak jak tu, i tu musi być spad uzyskany, więc ja muszę obniżyć te tutaj sufity. Robię sufity podwieszane i w ten sposób uzyskuję ten spad tutaj do tej rury, to ile takie coś będzie kosztowało mi dodatkowo, bo już tutaj wydaję powiedzmy 3. Ile będzie to kosztowało dodatkowo? 750, nie? Takich chat, takich przeróbek przez 10 lat zrobiłem chyba z 200, coś takiego. Ale tutaj masz niejasność, czym się daje? Nie wiem, że ty rury prowadzisz sufitem, czy ja dobrze usłyszałam? Rury prowadzisz między przestrzenią, między levelami, czyli no. Masz... Musi spad, nie? Ale i tak musisz mieć podwyższony sufit, bo musi mieć te różowe, ciemne, różowe... Dokładnie, i tak sobie to robisz, tak czy siak. Także to nie jest tak, że to jest dodatkowy koszt, nie? Po prostu robisz sobie stelaż, tutaj na stelażu to wszystko sobie przeprowadzasz i wtedy uzyskujesz dwie rzeczy, czyli zgodność z regulacjami plus uzyskujesz ten spad, aby było odprowadzenie, żeby to się to cały czas nie zatykało, nie? No bo dużo ludzi po prostu sobie nie zdaje z tego sprawy, że to jest bardzo istotne, żeby ten spad był adekwatny do różnicy poziomów, nie? Okej, okay. Czyli reasumując, 4,5, tu powiedzmy 4, czyli 8,5, i ten kibel tutaj, a tam powiedzmy 1500, to powiedzmy mamy tutaj dychę. Teraz musimy jeszcze to wszystko poddać renowacji, usunąć te chimney breasty, bo one nam tutaj zajmują od 1,5 do nawet 2 czasami metrów kwadratowych nam zabierają te chimney breasty. Jeden chimney breast to jest gdzieś tam 850, jak ktoś naprawdę się jeszcze nie zna, nie ma fajnych budowlańców, to ludzie mi mówią, że tak po 850 funtów płacą za usunięcie, potem odpowiednie zabezpieczenie też tego z odpowiednią wentylacją. Sąsiadów tak samo, jak chcesz je... Słucham? Musisz mieć pozwolenie? Nie musisz mieć pozwolenia, żeby coś takiego robić tutaj z tymi chimney breastami, bo to są tylko twoje. Co musisz zrobić, to tutaj musisz zrobić odpowiedni metalowy bracket, taki, który utrzymuje tutaj to na górze, bo połowa kominu jest twoja, a połowa kominu jest zazwyczaj sąsiada, nie? Tak to się rozkłada. Czy generalnie to trzeba zgłosić do lokacji? Tak, tak, tylko nie musisz tego zgłaszać sąsiadom. Jak masz sąsiad wyburzony, a ty burzysz więc wtedy ściana... Tak. Do kancila zgadza się. Musisz pokazać, musisz przyjść, pokazać po prostu najlepiej, jakbyś miał structural inżyniera, który to za ciebie ogarnie.
On tam przedstawia wszystkie tam pomiary, właściwości tego materiału, który tu zostanie użyty i tak dalej. Cassie to sobie sprawdza, czy tam spełnia wszystkie założenia tych norm BS-owskich. I potem jak to jest spełnione, to jeszcze sobie przychodzi na inspekcję, tam sobie jakimś dziwnym wskaźnikiem mierzy, czy to jest wszystko ok zrobione. I w ten sposób to wygląda, nie? Reasumując, wszystko, patrząc na te zdjęcia i na to, z mojego doświadczenia, to jest od 15 do 17 tysięcy do wrzucenia w ten dom, jeżeli chodzi o remont. I teraz... Ile na wywozie tam? I tam była dwie, no i ten kibel, nie? No to 2,5. I tak, tam był price, to było chyba 130. Może powiem, do czego to wpisujesz teraz? To jest taki mój tam kalkulatorek, jeżeli chodzi o liczenie sobie deala na flip. Bo ja tylko robię deale na flip, nie? Ja tylko kupuję i sprzedaję, ja sobie, nie chcę mi się trzymać tego. Tylko się zajmujesz HMO, tak? Czy... Nie, no flipuję komercyjnymi, flatami, rezydenckimi. Dzisiaj wybraliśmy tylko ten przykład HMO, okay. Dlatego go rozpatrujemy. Tak, tutaj kolega psu się wyrwał i ja się przestraszyłem, bo Tomka znam. Nie mówię, nie będę go denerwował. Jaki jest typowy LTV dla nowego inwestora na mortgage'u, takie FTL HMO, czyli first time landlord HMO, bo o takim rozmawiamy w przypadku? 70%? 70-75%. Powiedzmy, że nie było sukcesu. Powiedzmy, że nie było sukcesu, nie? Czyli depozyt zakładany jest 39 tysięcy. Od razu mi to sobie wlicza dzięki jeden z moich inwestorów pracujący dla IBM-a, Łukasz. Mi tutaj wprowadził to, że mi to od razu wylicza zgodnie z nowymi założeniami z ten stamp duty. Więc to jest też fajne, że my jak budujemy sobie tą taką siatkę inwestorską, to nie jest tak, że ci nowi inwestorzy tylko są po to, żeby siedzieć i mnie słuchać, tylko my po prostu kooperujemy, rozmawiamy, wymyślamy jakieś nowe rzeczy, nowe pomysły, nie? 17 tysięcy wpisujemy tutaj. Czekaj, ja to w ogóle zrobię tak, żeby to było na pełen ekran, nie? Okej. Okay. Dużo to nie dało. OK. Więc mamy 17 ten purchase fees. No to tutaj sobie wpisuję zazwyczaj, ile broker mnie kosztował. Ja sobie robię też zawsze risk survey, jak coś kupuję. I teraz tak, dlaczego robię sobie to risk survey? Bo jak potem pan, powiedzmy z banku A, surveyor, przyjdzie i mi powie, sorry, ale ten dom jest wart 120 tysięcy, Ja mu kładę, to jest tak gra w karty, on kładzie swojego waleta, ja mu kładę swojego asa. Słuchaj gościu, tu jest Allied Surveyors Peter Thompson 140 tysięcy. I teraz tak, Peter Thompson to jest tak jak, nie wiem, papież dla katolików, to Peter Thompson jest dla waliorów. Jak ci Peter Thompson coś zrobi, albo jeden z jego uczniów, to tamten gościu w ogóle z tym nie dyskutuje. To on wtedy robi coś takiego. A, tu się musiałem pomylić, to chyba nie był ten raport. Wiesz co, ja do ciebie zadzwonię za 5-10 minut, nie? No i nagle się okazuje, że to 138, no pomylił się o 2000 Peter Thompson, ale to wiesz, każdy się może pomylić, nie? Takie coś kosztuje od 300 do 400 funtów plus broker. Nie wiem, tam brokerzy biorą tam 250-500 funtów w zależności od brokera. Zazwyczaj coś takiego biorą w ogóle takiej wstępnej odpłaty, bo reszta opłat jest wliczona zazwyczaj w kredyt. Zaokrąglimy sobie to do 600. Survey mamy tutaj, sorry. No to tu zrobimy sobie tego brokera 500. Tu zrobimy sobie ten survey i legal, powiedzmy, po bandzie poszliśmy, bo sobie wymyśliliśmy, że jeszcze jakieś environmental checks i jakieś tam Japanese knockweed i inne bzdety, no bo chcieliśmy sobie to posprawdzać, nie? To jest teraz zakup czy sprzedaż? To jest zakup. No to ten survey ma wyjść jak najbliżej, jak kupujesz, a nie więcej. Ten survey ma wyjść przede wszystkim taki, że jak potem się będziesz ubiegał o kredyt, to będzie co najmniej ten dom wart tyle. Bo jeżeli ci ten survey wyjdzie na przykład 110, nie? A ty już zaakceptowałeś tą cenę, tak? I już zapłaciłeś prawnikowi za wymianę kontaktów, bo survey nie robi się tam, wiesz, w dzień, dwa, nie? To są 2-3 tygodnie od momentu tego, to nagle będziesz w plecy, więc
tą cenę, ta cena ma się zgadzać z surwejem. Kupujesz ten budynek, czy ja bym już... To jest tak, jak kupujesz i teraz go sobie finansujesz. Więc jeżeli ty zrobiłeś sobie, że kupujesz ten dom za 130, a twój surwejor powie, ty, słuchaj, no, świetna sprawa, wyliczam go na słowy, nie? No to wtedy, nie wiem, z której bijesz, to z tej bij, nie? Bo nie o to ci zupełnie chodziło. Tobie chodziło o to, żeby ten surwejor potwierdził, że tyle jest to warte, bo to jest twój as w momencie, kiedy bank sobie przyjdzie i powie, słuchaj, ten dom nie jest wart 130, ten dom jest wart 115. I to jest ich walet. A wtedy mówisz, Peter Thompson, as, dziękuję. Czekasz 10-15 minut, cierpliwy, wybierz sobie cappuccino. Bank sobie... Za stówkę, no to... Nie, nie, to już wynegocjowaliśmy, powiedzmy tam, wiesz, bo ja dużo rzeczy tu pomijam, nie? To już powiedzmy w jakichś tam negocjacjach wyszło, że tyle, nie? My tu wszystko to upraszczamy, bo wiesz, nie mam aż tyle czasu. Wiadomo, że dobrze, tak jak powiedziałeś, że to trzeba negocjować i po to jest to net house prices, po to jest nawet Facebook, bo jak sobie wejdziecie, sprawdzicie sobie w Land Registry, kto jest właścicielem, jak wejdziecie na Facebooka i okaże się, że to jest starsze małżeństwo i dają zdjęcia tam z Hiszpanii czy coś, czy tak dalej, to im naprawdę... Oni chcą sprzedać ten dom, bo to jest emerytura w Anglii, nie? Im naprawdę zależy, nie? Tak samo z tym, co mówiłem na początku, o czym zapomniałem, co Grzesiek mówi, dlaczego ja robię na 7 dni? Bo najpierw patrzę z ostatnich 7 dni, nie? I potem patrzę na przykład wszystkie z danego okresu. I często się okazuje, że ten dom był już wcześniej sprzedawany przez innego agenta. I jak jest coś takiego, że inny agent za 150, potem jeszcze inny za 170, a ten za 130, to znaczy, że ta chata stoi długo. To raz, że mogę zbijać cenę. Dwa, że dla mnie to jest trochę ryzyko, bo jak coś stoi w tym kraju długo, a te domy są budowane, jak są budowane, no to będzie słabo, nie? Tak naprawdę to ogrzewanie centralne to trzyma niektóre te mury w całości, nie? Szczególnie jak jest end of terrace, nie? To bardzo dobrze widać. Nie, to jest fakt, że czasem dom się zużywa mniej, jak ktoś mieszka i czasem jest... Dokładnie. I tu mamy tych 5 pokoi. 5 pokoi teoretycznie posiadających każdą, znaczy praktycznie posiadających łazienkę, użycie łazienki w towarzystwie tego uniwerku, to jest 90 funtów w tym rejonie, więc mamy, nie, to jest coś nie tak, czekajcie, to powinno być 450 tutaj, tak? Nie, samo wyskoczyło tam niżej trochę. Aha, czy ja musiałbym, czekajcie, musiałbym sobie to zrobić, bo to jest 90 razy 52 podzielić na 12. Weź mi to, jak może odblokuj sobie kalkulator, odpalę. Czyli jaka jest różnica między, jakbyś nie miał łazienki prywatnej, a masz? Różnica jest między 65 a 90. 390, tak? Dobra, no to mamy 390 miesięcznie. Tu rozumiecie, co ja zrobiłem, tak? To 90 pomnożyłem razy 52, ilość tygodni w roku i podzieliłem na 12, żeby mi wyszła miesięczne, nie? Management u nas, HMO, i to management, a nie, że tylko ktoś mówi, no kasę zebrałem, bo tacy też są i mogą wam za 8% robić management HMO i znam takich ludzi, co przychodzą do mnie się chwalą, ty za 8% mi managerią to HMO. I'm just talking about local agents, HMO agents, managing HMOs for like 8-10%. And I wouldn't call that. Management kosztuje co najmniej 15%, taki, znaczy 13% może czasami kosztować. Więc tutaj jest za management. Jeżeli chodzi o monthly bills, to jest mid-terrorist. Z waszego doświadczenia, 5 bedów mid-terrorist, miesięczne rachunki, wszystkie media? Wszystko. Bez cancelu, wszystko. Z cancelem? 350. 350, dokładnie. Insurance takiego domu roczny? 200-250. No to 20 funtów, powiedzmy, liczymy sobie miesięcznie. I teraz maintenance. No wiadomo, to jest HMO, to te łóżka nie będą trwały wiecznie, te krany też, te silikony, to wszystko. No to załóżmy sobie, że tam 50 funtów wyjdzie miesięcznie. I... Tylko powiedz, dlaczego, skąd te liczby, że tak zakładasz, sobie zakładasz, skąd masz takie doświadczenie, że takie liczby sobie wrzucasz? No wiesz, raz że przez, nie, sobie, wiesz, wróżę sobie, tarota sobie stawiałem przed przyjazdem, tutaj tak nie wyszło, pindych, nie?
8 lat byłem po tej gorszej stronie przygarbionego agenta domów typu HMO. Powoli się prostuje. Brzuch jeszcze mnie ciągnie w dół, ale już się powoli prostuje. I powiem wam, nikomu tego nie życzę. Jak ktoś ma pomysł, żeby sobie otworzyć większą agencję HMO, to musi się naprawdę wziąć teraz już za rzeczy stricte mentoringowe, w ogóle nawet nie związane ze strefą finansową. Bo ja pierwsze co zrobiłem, to wiadomo, kasa, nie? No bo myślałem, że biznes się robi tylko po kasę, nie? No i wiecie, i dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, że ręka ma 5 palców, nie? I potem chodziłem jak drwal, jak syn drwala i tak ludziom ściskałem łapę. Dopiero jak potem ktoś mi powiedział, słuchaj, Piotruś, tony, taki 77 lat dziadek i potem jeszcze taka pani mi to przypomniała na lotnisku kiedyś, bardzo fajna pani psycholog. Obie te osoby powiedziały mi, słuchaj, biznesmen to jest tak, sfera fizyczna, sfera emocjonalna, intelektualna, duchowa i finansowa. Jak masz tylko ten kciuk od finansowego, no to tak chodzisz i ludziom podajesz łapę, nie? To jest ten sposób, nie? Jeżeli nie mam czasu, żeby sobie codziennie rano popływać te 30 minut, jeżeli nie mam czasu, żeby sobie coś poczytać, pograć na gitarze, jeżeli nie mam czasu, żeby się ze swoimi dziećmi pobawić, jeżeli nie mam czasu, cokolwiek rozumiem jako duchowość, nie wiem, pomodlić się do różowego jednorożca, czy do czegoś tam modlę, no to słabo. No to po co mi ten biznes? To mogę iść na etat i tak samo będę żył. Klepał te 40 godzin dla kasy. No bo o czym rozmawiają ludzie, którzy chodzą na etacie, pracują? Kurwa, skurwysyn znowu mi obniżył tam, wiesz, nie dostałem bonusu, nie? No i to jest w ten sam sposób, nie? Co to jest za różnica? Że jestem biznesmenem? Kurwa, masz, no po co mi to? Ciągnąłem w temat teraz. No. Także to też było z innego tarota. Monthly Voids, słuchajcie, nie ma agenta, który by miał więcej jak 95% obłożenia w żadnym miejscu w tym kraju. Jak ktoś wam mówi, że ma 100% obłożenia, to na 100% to jest ściema, nie? To jest jedyne, co można tam 100% powiedzieć, więc ja bym zawsze sobie te monthly voids, tak jak mamy tutaj 1950, no to mamy 195, to powiedzmy jakieś tam 80 funtów wklepał w te monthly voids. Mortgage interest rate dla świeżaka to jest około 3,5, tyle wychodzi opłaty i teraz wychodzi mi tak naprawdę ile ja zarabiam, czyli mam miesięczny profit net 892, ponad połowę chaty muszę mieć zamieszkałej, żeby mi się zwracało. Gdzie jest to takie to fajne? Muszę sobie też coś takiego kupić. Zaimponowałeś mi teraz. I annual net profit, czyli tyle rocznie wyciskam z tego. Jeżeli chodzi o gross yield, net yield i zwrot, czyli ile lat będę czekał, żeby to się wszystko zwróciło, to tam wygląda wszystko. Tak zazwyczaj ludzie wyglądają, którzy kupują sobie sami, nie? To gdzieś się sprawdza. I teraz tak, dlaczego ja bym nie kupił tej chaty? Dla mnie pokój wynajmowany nie może kosztować więcej niż 20 tysięcy w hul, nie? To już w ogóle pierwsza rzecz, która w ogóle dla mnie odpada, to jest to tutaj, nie? Dokładnie, w tej cenie. Dziękuję. 5 funtów ci później dam. Potem... No tak, nie wiedziałem, że jesteś zarejestrowany. Kurde, przerażacie mnie czasami. Więc tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj. Jeżeli dla mnie to jest więcej jak 50%, to też mnie w ogóle to nie interesuje, nie? Zazwyczaj u mnie to jest około 40-45%, nie? Tutaj, czyli ile tak naprawdę muszę zarobić z tego czynszu zakładanego, żeby nie musiał dokładać do tego wszystkiego. I to jest naprawdę. Właśnie z ciekawości, żeby fajnie było widać, jak rzucisz inną cenę, jak te liczby tak, się zmienią. Tak, pewnie. Więc taką chatę w hul w tym obszarze to jest taka średnia, nie? Taka średnia, to gdzieś tyle powinno to wyjść, nie? I zobaczcie, co się tutaj dzieje, nie? Tu już jest 12% net i w sumie no, świeży inwestorzy zarabiają powiedzmy od 6 do 8, no to jak już 12% to już jest bardzo, bardzo dobry zysk, nie? Tu jest nadal, to mi się nadal nie podoba, to już się mieści, nie? Teraz tak, jak ja kupuję takie chaty, ja mam przedział swój w
w tym rejonie od 65 do 85, nie? Więc jak ja bym to kupował, to by u mnie wyglądało to w ten sposób, nie? No i to już mi bardziej odpowiada, nie? Nadal mnie gryzie to. Gryzie mnie to dlatego, bo to jest w sumie nawet taniej, jeżeli chodzi na obszar uniwersytecki, ale róbmy tutaj to wszystko po zaniżonych cenach. I teraz tak, jeżeli chodzi o flipa, taki dom na flipie, skoro ja zarabiam tutaj to, nie? To jest 11 800. Za 12 tysięcy rocznie. Tak, 1000 miesięcznie, tak jak powiedział tu Michał, nie? Zazwyczaj, jak to sprzedaję, to mnożę to od 12 do 15, od 12 do 15 razy mnożę to tutaj, co mam. I taka jest cena sprzedaży, nie? Ale dajmy na to, że, no nie wiem, słabym jestem inwestorem i powiedzmy, że no to jest 120, tak jak razy 10, nie? Znaczy słabym, no jestem świeży, nie? To już dla mnie odpada, nie? Mimo wszystko, że razem z czynszem mam 25 tysięcy, to już mnie za bardzo nie interesuje, nie? W tym momencie. 20 tak, tak, ja sobie tak, to już by mnie nie interesowało w ogóle. Więc musiałbym gdzieś, powiedzmy, dobić do... Musi być ciężko znaleźć takie odpowiednie... Tego nie pokazuj im. Nie, tego nie było. Nie no, przesadziłem. Popłynąłem. Dobra, może być, no. To już mnie interesuje. Teraz tak, jak to zrobić, nie? Pamiętacie te pierwsze zdjęcia, które tam były pokazane, tam był dosyć duży ogród, nie? Pierwsze co, to ja uzyskuję planning permission, żeby tam dobudować co najmniej 25 metrów kwadratowych dobudówkę, której w ogóle nie robię. Tylko po prostu to uzyskuję. Jak to uzyskuję? Tajemnica Poliszynela. Ale tutaj Darek też coś mówił o whisky, to tak podpowiem. Jeżeli będziecie odwiedzać sąsiadów. Tak, więc no tym się zajmuję, jeżeli chodzi o liczby w skrócie. Nie? To robię dla siebie, dla inwestorów. Dla moich inwestorów robię to w bardzo małym obszarze, który znam od 10 lat, mam przerobiony, mam przenoszone jak stare buty i dlatego to robię, bo nie chcę mi się potem wysłuchiwać, ani tłumaczyć się i to jest obszar, który wam zaraz też mogę pokazać. Czyli pierwsze, sama możliwość dobudowania tego przy sprzedaży ma duże znaczenie. Bardzo duże. Wiesz, to jest po prostu... Czekajcie, gdzie tu jest ta strona kancelowska. To też dobre narzędzie tutaj, Piotr zbudował sobie ten cały arkusz kalkulacyjny, który pokazuje mu... Znaczy, te arkusze jest od groma, nie? Jeżeli chodzi o inwestowanie, to jest Beverly Road, to jest Cottingham Road, tu mamy Chancaf i tu mamy Springbank. Generalnie celuję przede wszystkim w ten obszar. Najbardziej mnie interesuje tutaj ten HU2, też kawałek tutaj tego HO3. Dlaczego? Ano, dlatego, że to jest poza artykułem 4. Czasami robimy coś tutaj bardziej przy stadionie KC, tu w tym obszarze, ale to też trzeba znać ten obszar, bo są specyficzne ulice, które historycznie przyciągają na przykład kolegów trudniących się sprzedażą narkotyków, tak jak tutaj chyba jest Coltman Street. Jak ktoś coś na Coltman Street, jak ktoś tam coś kupuje, kiedyś mi fajnie powiedział ten gościu, powiedział: stary, słuchaj, bo jestem fanem Star Treka i pierwszy raz w życiu widziałem Klingona na ziemi. Nie? To właśnie tam go widziałem. No, dlaczego też korzystam z tej strony? Ano, jak już sobie będę robił application, nie? Tak jak powiedzmy ten dom, który żeśmy wybrali, to mogę sobie sprawdzić, czy tam są już jakieś aplikacje, jeżeli chodzi o ten planning permission zmiany. I każdy council ma coś takiego. Gdzie macie tutaj całą mapę, nie? Macie appeal, macie gdzie macie application, macie gdzie macie enforcement, czyli tam, gdzie są enforcement, to w ogóle tego nie ruszać. To jest strona planning permission i building control, nie? Każdy council ma taką stronę, nie?
I trzeba się nauczyć czytać tą legendę i wtedy się wie po prostu, czy można coś robić, czy czegoś nie można robić. Ten nasz dom... Czy wiem co, kurde, nawet nie widać nazw ulic teraz. Mieszkiwanie przez adres, nie? Tak, tylko czasami ci, wiesz, u nas w tym Chulowskim z jakiegoś powodu nie pokazuje ci wszystkich aplikacji, nie? Już parę razy to zauważyłem, jak sobie czegoś wyszukiwałem na Unlabby Road. Miałem kilka takich sytuacji, więc wolę sobie z mapy jednak korzystać, nie? Co ciekawe, właśnie wczoraj szukałem i nawet mając duże plan pomieszczeń konkretny, tak dalej. UTR, nie? To już, bez kitu. Wiesz co, te strony kancelarskie to są właśnie tak super. No bo tam jest dużo danych, które się muszą załadować. Tak, tak, tak. Tak to oni też tłumaczą, to powinieneś w kancelu pracować. Czekaj, gdzie my jesteśmy w ogóle? Co to jest? Pokaż mi tu. Newland Avenue. No to jesteśmy w dobrym miejscu, czyli tak, tu mamy Newland i tu mamy, czyli to jest to, ta ulica Falmów. Gdzie my jesteśmy teraz? No, pojechał sobie do Beverly. W każdym bądź razie, jak widzieliście tam na tym Falmów, tam nie było w ogóle żadnych planning permission. Jeszcze z większego zrzutu to może zrobimy, bo tak to nigdy tego nie zrobimy. O, tu jest to Falmów. Tutaj jest ten dom i tu nie ma żadnych jakichś trójkątów, ani żadnych innych takich rzeczy zaznaczających, że coś tam było robione. Czyli to jest dla nas bonus, bo możemy się już wtedy o to zgłosić, bo wiemy, że tutaj tego nie było robionego, nie? Odkąd ten planning był wprowadzony i building control tam, nie 2000 chyba, czwarty chyba, 2002, w zależności od o co się ubiegamy, tutaj tego nie było robionego, więc można... Wiadomo, że są starsze tam planning permission, są planning permission od z 88, z 67, to już trochę tam były inne akty prawne i w to nie będziemy wchodzić. Chciałbym, żebyś kończył. Tak, kończę już. Dzięki. W każdym razie, jak już mamy tą nieruchomość, wiecie, no musieliśmy pracować ciężko, żeby te pieniądze odłożyć. Najgorszą rzeczą, która może się zdarzyć, to jest to, że nie mamy tych risk assessment i będziemy musieli bulić duże kary. Druga najgorsza rzecz jest taka, że wiecie, pożyjemy sobie z tą nieruchomością, coś się nam stanie, albo nie wiem, no, będziemy mieli już dzieci i nasza córka chatnie się z nowym Garym Glitterem i nagle się okaże, że już nie jest taka sexy dla Garego, bo Gary woli inne rzeczy. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że to będzie naszej tylko córki. Ważne jest, żeby to było tylko w naszej rodzinie. I po to ja używam Keefa Pajota, który jest ekspertem od trustów, czyli od zabezpieczenia mojego majątku, żebym ja wiedział, że nieważne co się stanie ze mną, nie wiem, odpali mi szajba albo cokolwiek, zacznę stawiać, nie wiem, te taroty rzeczywiście, to mam to zabezpieczone i teraz Keith, you've got 10 minutes. Easy. I just introduced you, that you are that guy who can help them to secure their assets. Sure. I'd like to thank Piotr for inviting me instead of me going to the football. And I agree with everything he said. I'm sure if you listen to him, you will increase your wealth. So I'm Keith Pyatt. I have a company called Keeping It In The Family Limited. And Keeping It In The Family Limited does exactly what it says on the label. It's about you guys creating your wealth. You're working hard, your families work hard, you work hard, and you create wealth. What I do is I deal with people like Piotr and accountants and solicitors
and IFAs who show people how to make money. I deal with their clients to show them how they can lose it. So although you can make it, there's lots of ways you can lose it. And what I try to do there is show you how you can lose it and how you protect yourself from losing it. Let me give you an example of that. I mean, we use wills and trusts. That's what I do. I use wills and trusts to protect your wealth. Some of it's long term and some is short term. So it depends on everybody's circumstances. So I can't sort of put one case for everybody, because it's not, because everybody is different. You're either married, single, married with children, married without children, single with children, first marriage, second marriage, you have stepchildren. I mean, there's lots of scenarios that's in your family situation and your business situation, because we don't know what your business situation is without children. Are you sole trader? Are you working and just doing something as an extra thing? Are you partnership? Are you limited company? So we have to look at everything when we speak to you. So I can't just sort of give you everything tonight. My presentation is usually 2 hours. I'm going to cut it down tonight. 10 minutes. 10 minutes. So, well, it's only 5 now. What the message I want to get across is that you create wealth and there's ways of losing it and there's ways of stopping you from losing it. And just give you some examples. For instance, longer term, take me for instance. I'm not too bad off. I'm fairly comfortable. I've got 2 daughters that are married. If I was to die today and I left my wealth to my daughters and one of them got divorced, everything I've worked for and left my daughter would go in the divorce to the son-in-law, and he would take half of what I've worked for. But I've put something in place to make sure that doesn't happen. I know that if my daughter got divorced, my money stays with her, and he can go off with what he wants, but he won't take what I've left her. That's one instance. If that took place, I died, and my wife had been married, I've made sure that she's looked after. But who she remarries won't go off with what I've left. It will still go to my daughter. If I hadn't done, I could end up with my wealth being in somebody else's family that I don't even know. There's other reasons. There's taxation that we deal with to make sure that we can't stop you from paying tax, but we can limit some of the tax that you pay. So by using the trust and things, we can help how we manage your future tax. And an example of that, if you leave money to someone in your family, spouse is exempt, so partner exempt. But if you leave it to children, they pay 40%. If they leave it to their children, they pay 40%. If they leave it to their children, they pay 40% on the same money we've left. So there's ways of making sure that we stop that happening. So lots of ways of helping people and protecting them to keep their money within their family. And that's what my company is all about. It's about talking to people about their wealth, what they have, whether they have little or large, it doesn't matter, because it's all relative to them. Your wealth is important to you and you don't want to lose it. So that's what we're really getting across to PIOPS clients. 70% of people in this country don't have a will. So, I mean, how many people in this room have made a will to make sure that if anything happened to them? So what's that? 3%? 6%? Less than 80%. Again. Happy days. Oh, I forgot to put my hand up. It's not very nice stuff to talk about. Absolutely. It's about what could happen. Other things as well is, what if we lost capacity? What if it was in an accident and we lost capacity of making decisions? Have we taken care of that? An example of that would be Schumacher. He drives a car around the track at whatever speeds, he goes on holiday and goes skiing and has an accident and he can't think for himself anymore. So it does happen to young people. It's not just about, this isn't about talking about old people.
It's about any age of the population over 18. So, and the older we get, the worse it is. We'll either be in the same situation, or we'll have family members, parents in the same situation, where the big thing is now the homes are being taken off them for nursing care in this country. I mean, it's diabolical. But we can make sure that doesn't happen. But you have to do it sooner rather than later. It's all about using the trust and the will in the proper way. So there's lots of ways that we can help you in your business and in your personal life of keeping your wealth and assets that you've accumulated. So really that's what the company's about. I mean, there's not a lot without making a full presentation and putting something together to present to you for that. Yeah. So in other words, I just gotta do it in Polish if you don't mind. Yeah, yeah. Jeżeli chcecie zabezpieczyć, mieć kontrolę nad tym, nad czym całe życie pracowaliście, polecam się zastanowić nad opcją po prostu trustu. Czyli rozumiem, że korzystasz, tak? Z tych słów, tak, masz trust. Tak, ja u Kifa mam trust. W ogóle zapomniałem powiedzieć, ludzie, z których ja korzystam na swoim panelu, to są ludzie, z których ludzie, których mam na swoim panelu, prawnik, księgowy i tak dalej, to są wszyscy ludzie, z których ja korzystam. To nie jest tak, że ja sobie ich tam znalazłem na ulicy albo z ulotki czy coś, tylko to są ludzie, z którymi ja pracuję. Uważam, że to jest uczciwe podejście, bo jeżeli ty coś oferujesz, a nie znasz tego, to nieważne, jaką masz z tego korzyść, czy finansową, czy po prostu oni coś robią raczej taniej, czy nie wiem, czy po prostu się lubicie i pijecie razem. Jeżeli nie korzystasz z tego, a to oferujesz, to ja tego zupełnie nie rozumiem. Także moja logika jest taka, jeżeli coś oferuję, to z tego korzystam. I think we've got three trusts, or two trusts, because I can't remember. No, you've got three trusts. Mam trzy trusty z Kifem, bo tam jest, do jakiejś tam sumy się zabezpiecza, nie pamiętam już nawet, po prostu swoje rzeczy. W tej chwili mam trzy i za każdym razem się dokłada, jak się wskakuje następny poziom. No i powiem wam naprawdę, jak ja słucham historii innych ludzi, gdzie po prostu no, się dzieją różne rzeczy, no, nie wiem, ludzie spadają z drabiny, nagle jakimś im mówi lekarz, że pan już nie może podejmować decyzji, bo stracił pan, nie wiem, 10 czy 15% powierzchni swojego mózgu, czy coś tam i nie może pan już podejmować decyzji. My już pana nie słuchamy, słuchamy żony. No to wtedy jest, kurde, zakupy, sorry panie. Ale wtedy to się najczęściej zaczyna, nie? Tak samo jest jakiś facet, wiecie, jakiś tak zwany pantofelek, nie? Przyjdzie, patrzy, fajna babka, nie dość, że ładna, to jeszcze kumata, zarabia. No i co? No i potem po jakimś czasie, słuchaj gościu, no nie gra. Rozwodzimy się. No czekałem na to, kochanie, no. Dawaj teraz połowę. Ale jak to? Dlaczego? No widzisz, a dlatego. Czyli teraz nie ma odpowiednika w polskim systemie prawnym, więc Kif powiedział, że dwie godziny trwa prezentacja i naprawdę trzeba poświęcić te dwie godziny. Tak. Zrozumieć, o co chodzi. Zalecam w ogóle spotkania prywatne z Kifem. Zaprosimy. Ja bym zaprosił Kifa innym razem. Odpracowę. Jak już może do 1 kwietnia nic nie robić. Kurczę, robię to. Zapraszałem też Jakuba Sochę, zapraszałem swoich prawników. Niestety ze względu na regulacje prawne oni tam nie mogą łączyć się jedni z drugim. Ci moi prawnicy nie mogą oficjalnie się łączyć z tymi księgowymi. Taka głupota, więc mogą na przykład prawnicy wystąpić na jednej prezentacji, księgowi na drugiej, nie? Zapraszałem też, żeby przyjechał tutaj Peter Thompson, powiedział nam, jak wygląda ten proces ewaluacyjny. Powiedział, że akurat teraz on nie odpowiada, może majowy będzie mu odpowiadał. W każdym razie, wiecie, to nie jest tak... Wiadomo, że głównym moim celem jest tutaj znaleźć ludzi, którzy naprawdę chcą już zacząć coś robić, bo ja tylko takich szukam. Jak ktoś chce coś sobie pogadać przy ciastku i kawie, no to sobie nie gada, nie? Ja chcę robić rzeczy, nie mam czasu po prostu na jakieś tam duperele, nie? Ale jeżeli ktoś chce zacząć sam to robić, bo na przykład, nie wiem, woli robić wszystko sam, nie wiem, Zosia Samosia tak zwana, no to możecie korzystać z tych ludzi. Ja przez wiele lat z nich korzystam i mam ich wypróbowanie. Nie wiem, czy może istnieć lepsza reklama kogokolwiek, jeżeli powiesz, że nie wiem, z Kifa korzystam z szefa i nie jestem zawiedziony. I Jana, I think I know you from 2008? Yes.
Z 9 lat. No, z Janem od 2008 współpracuję i praktycznie wszystkie jakieś risk assessment, jakieś sprawy z Cancelem, jakieś walki w Residential Tribunal i tak dalej. To jest człowiek, który wam może tym pomóc. On po prostu to robi, zna to z doświadczenia. Nie? A wiadomo, że na pewnym pułapie pojawią się problemy. Nie znam żadnego landlorda, który miał dużo chat i powiedział mi, że on nigdy nie miał do czynienia z żadnymi problemami. To wtedy on ma problem z głową. To ma jedyny problem, tak? Nie? No bo za... Wojtek nie miał... To są tacy, nie? Co? Słuchajcie, no, magików jest wiele. Tak jak na przykład parę razy się spotkałem z Simonem z uczniami i on do mnie mówi, że mu idzie coraz lepiej. A ja mówię do niego samo, tak to jest, że cały czas na te, bo kiedyś opowiadał o tym, że jak już zarobi dużo kasy, to sobie zrobi te transplanty włosów, bo on u siebie, nie? No jak to jest, że ty kurwa cały czas łysy tu jesteś? Ja tego nie czuję. Jaka była odpowiedź jego? Who the fuck is this guy? No i musiałem sobie iść. No bo, słuchajcie, ludziom w tym, wiecie, tym propach tych guru się nie podoba, jak wy im mówicie prawdę. No bo to jest sprzedawanie pewnego lifestyle'u, nie? Wiecie, zdjęcia tam z Bahama, jakieś tam filmy, o, tutaj się opalam, tu coś tam, ten. Jak szkolenia. Jak są ludzie, widzicie, macie tutaj Darka, macie tutaj Michała, macie tu Piotra, którzy pokazują wam zdjęcia, Patrycja gdzieś tu też była, pokazują wam zdjęcia z tego, co robią, jak to robią. To jest zupełnie inna sytuacja. To wiecie, że ci ludzie, to już nieważne jaka jest to skala, ale oni coś robią. To już nie jest tylko pitolenie. To nie są zdjęcia z Barbados, to nie są na przykład, nie wiem, czy ktoś u was kiedyś na pitolniku, co mnie zawsze rozpierdala? Ten końcowy slajd, nie? Pięć fur, nie? Lamborghini, Porsche, Ferrari, coś tam, nie? I ja zawsze się pytam w takiej sytuacji, gdzie jest zdjęcie jakiejś chaty? A on, no tak, ale to jest co, to chcesz osiągnąć poprzez to. A ja mówię, a po co mi fajnie opakowany kawałek gówna na czterech kółkach? Po co mi to? No ale nie, no to jest Lamborghini. A gdzie ja pojeżdżę tutaj? Gdzie ja pojeżdżę tutaj Lamborghini w tym kraju? Albo Ferrari? No to będę do Niemiec jeździł, żeby sobie pojeździć? No nie znam. Co sobie zbudujesz? I to jest sprzedawanie czegoś takiego. Tak jak powiedziałem w pewnym momencie tutaj tej prezentacji. Kiedyś ludzie modlili się do drzew, teraz tak ludzie się modlą do ładnie opakowanego gówna na czterech kółkach. I jaka jest różnica? Jakby, nie wiem, jakby zleciał kosmita 2000 lat temu i zobaczył, no tak, ziemian przed drzewem, potem przyleciał po 2000 i zobaczył, 2000 lat i zobaczył tych samych ziemian przed tym, poszedł do kosmita, co powiedział, no kurwa, tam się jeszcze nic nie zmieniło. Oni coś tam pierdolą o ewolucji, ale tego nie widzę, nie? No i właśnie o to chodzi, że konkret, działanie, biznes, robienie czegoś. I żeby to robić, nie da się tego zrobić samemu. Nie znam nikogo, kto by sobie sam z tym podołał na dużą skalę. I musicie się otoczyć ludźmi, którzy wam w tym pomagają, ułatwiają wam to. No, możecie zrobić jedną rzecz, którą sobie kiedyś zrobiłem, czyli zatrudniłem ludzi, przestrzeliłem sobie, bo oba kolana sobie przestrzeliłem jak w westernie i chodziłem tak kulejąc te oba kolana. Bardzo fajny widok, moja żona podziwiała. Każdego dnia 14 godzin i poprawianie rzeczy, za które zapłaciłem komuś, żeby było dobrze zrobione, to już siedziałem, poprawiałem. Albo można się otoczyć ludźmi, którzy robią to za pieniądze, tak? Zewnętrznymi, którzy mają jakieś referencje i w ten sposób działać. I to jest wasz wybór, nie? Ja tam wolę 7 wspaniałych western niż przestrzelam 2 kolana western. No nie wiem, jak to woli. Dzięki. If you haven't a will, in this country the government will write one for you, so you don't have to worry. Because the government will write a will for you. But that tells you should worry. I think Michael mentioned a very good phrase. If you can remind me that phrase of Mr. Reagan. Mr. Reagan, sorry. 9 most terrifying words in English. Are for the government, I'm here to help. And just the other point that we try to get across to people that's difficult right now is that how you own a property. Do you own a property, if it's jointly, do you both own 100% of that property, or do you purchase it in tenants in common where you both own 50%? There's massive benefits from knowing about that. So, for instance, it protects the property. You can't be forced to sell a property if you own 50% of it, because you can say to whoever's attacking it,
fine, I'll sell my half. And get an estate agent to come and put a sign outside saying, half a house for sale. By the way, my wife has the right to stay in it, and my daughter. And when my wife's dead, the daughter still has the right to stay in it, and their children. So, if you don't mind sharing the bathroom, as long as you don't share the bed, I'm not talking to you. I wouldn't like to think my wife was sharing the bed with you, but as long as you are happy to share all the amenities in the house, then buy the house. I mean, what's it worth? What is half your house? It's actually proven to be worth nothing. It's not worth anything. It's proven that it's accepted. Half a house is not worth anything. So if you own half a house each, you still both own it, because you own half each. You just own the left-hand side and you own the right-hand side. If you own it jointly, you both own all of it. So it can be your asset, because you own it all. So if we own the house together, I own it all, you own it all. If we own it in tenants in common, as an investment, you only own half of it, I only own half of it. So it protects the ownership and how it can be taken away from you. I mean, it might never happen that it has to be taken off you. Hopefully it doesn't. It's about putting that protection in place. Thank you. Okay, kończąc jeszcze, chciałem podziękować naszemu panelowi, ale przede wszystkim wam za to, że jesteście tutaj ponad 2 godziny. Mam nadzieję właśnie, że to było wartościowe, ale oferta, o której na początku mówiłem, czyli ta szczerość, prawda? Jaka jest u nas szczerość? Na przykład nie znam bardziej szczerej osoby od Piotra, który jest jaki jest, dla każdego jest taki sam i często ludzie wychodzą gdzieś tam sobie, prawda, i próbują się, przepraszam, prezentować i brak tej szczerości na przykład. I człowiek nie jest na tyle otwarty, żeby powiedzieć, na czym zarabia pieniądze, albo co oferuje tak naprawdę, tylko jest takie troszkę podejście, że czegoś brakuje, nie? Więc my tutaj wychodzimy z założenia, że chcemy naprawdę być szczerzy z naszą ofertą i z tym, co proponujemy ludziom. I to, co Piotr oferuje, to jest numer jeden, to jest ta platforma, to jest dla każdego inwestora, który chce zainwestować, ma jakąś gotówkę. Tutaj mówimy o 30 tysiącach funtów minimum. Tak, Piotr? I to jest 20 inwestorów, każdy mówi po podatkowo więcej niż że. Ma maksymalnie 20 inwestorów. W tym momencie na tej platformie mamy ich 11. Nie, 9 mamy, 11 miejsc jeszcze jest do końca roku podatkowego, czyli do kwietnia, możemy jeszcze wpuścić na tą platformę. Więc jeśli jesteście zainteresowani, wejdźcie sobie na stronę zaf.hol.co.uk i tutaj na dole jest taki przycisk, sprawdź, czy spełniasz kryteria inwestora i zobaczcie, czy spełniacie nasze kryteria. Okay? Jeżeli tam finansowe i inne kryteria spełniacie, wpisujecie swoje dane, my się kontaktujemy z wami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli nie macie tych pieniędzy, warto sprawdzić te kryteria tak czy tak, żeby się wpisać do naszej bazy, bo my będziemy też pomagać ludziom zaoszczędzić te pieniądze, wygenerować te pieniądze, żeby można było zainwestować, bo tak jak pokazałem w wcześniejszej prezentacji mojej, ja mogę pomóc ludziom wygenerować pieniądze alternatywnie, niekoniecznie na nieruchomościach, ok? I tutaj ja oferuję tą pomoc. Jeśli masz pytania do Piotra, to śmiało przemyślić, możesz tu wpisać sobie to na stronie, wysłać, zaprosimy Cię na webinarium, na którym on odpowie na te pytania. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Piotr robi. Dla osób, tak jak powiedział, które chciałyby robić pewne rzeczy sami, bo ta oferta, o której wspomniałem, jest dla inwestorów, którzy mają gotówkę, ale są też osoby, które same chciałyby zrobić pieniądze na flipach, tak jak Piotr to robi. I on, ponieważ są ludzie, którzy chcą tak robić, uczy program mentoringowi, uczy ludzi, w jaki sposób robić te flipy, czyli zdobywać inwestora, przeprowadzać przez ten cały proces i zarobić te kilka tysięcy przynajmniej na takiej jednej inwestycji. Okay? I tutaj mamy jednego z naszych pierwszych studentów obecnego na tej sali, Piotra studenta, ja w zasadzie pomagam technicznie, mówię naszych, bo czuję się naprawdę częścią tego projektu. Jest to Kamil. Kamil, ty jesteś z Bradford, prawda? Mam wstać? Tak. Właśnie, że widać, że student. Więc Kamil jest właśnie już na naszej platformie, jesteś z nami od... paru tygodni chyba, nie? No, już miesiąc. No, czyli już miesiąc.
No, bardzo chcieli. Są już wegani. Wakacje na Bahamas. Bo ja, że jeszcze kiją, nie? Ale jest szczery, nie? Więc chciałbym, żebyś powiedział dwa zdania o tym, co robisz, czym się zajmujesz, dlaczego dołączyłeś do programu mentoringowego. Wybaczcie, ale jestem po 4 godzinach snu. Ogólnie to tak. I jeszcze, jak to wygląda dla ciebie, co ty dajesz, okej? Okay? Dobra, więc to tak, ogólnie zajmuję się nieruchomościami, nie? Poznałem tutaj właśnie Darka, Patrycję, tak? Którzy mnie po prostu wdrożyli w ten właśnie świat, tak? I zacząłem po prostu działać, tak? Działać na zasadzie szukania nieruchomości i nie miałem kasy, żeby kupić żadnej chaty, tak? Więc zacząłem je podnajmować, nie? Czyli szukałem chat, wynajmowałem, przygotowywałem do wynajęcia, tak? I wynajmowałem na pokoje, nie? I działałem i w pewnym momencie po prostu między pracą a właśnie tym biznesem zagubiłem kilka rzeczy, tak? Właśnie po prostu tam nie zwracałem uwagi na przykład na wszystko, tylko po prostu działałem, nie? I właśnie nie miałem właśnie takich kontaktów dobrych z ludźmi, nie znałem Piotra, nie znałem Grześka. Tutaj Darek mi dość dużo pomagał we wszystkim, ale i tak nie potrzebowałem kogoś, kto po prostu pomoże mi w specyficznych tam rzeczach, tak? No i tutaj chłopacy mają świetną wiedzę, tak? Działamy właśnie na tej platformie, co wcześniej widzieliście, nie jest to mega rzecz, nie? Gdzie właśnie cała informacja się tam zbiera, wszystkie dokumenty, maile, tak? Wiemy, co się dzieje, tak? No i naprawdę super, nie? Ogólnie najważniejszą rzeczą, co oni zrobili dla mnie, jest taka analiza, tak? Po prostu mieliśmy tam pierwsze spotkanie, zrobiliśmy sobie tam webinar i ja im tam nawijałem, co robię, gdzie, z czego szukam, nie? I oni po prostu znaleźli na przykład ten pierwszą rzecz, gdzie musiałem dużo popracować, tak? Czyli nad sobą, nie? Jak tutaj wcześniej Piotr mówił i Grzegorz, tak? Najważniejsze jest to, żebyście się dobrze czuli, tak? I żebyście mieli ten czas dla siebie, tak? I ja tego mi brakowało. I w pewnym momencie nie wiedziałem, co robię, nie? Bo robiłem wszystko i nic, nie? I zaczęło się wszystko sypać, nie? No i chłopacy właśnie mi tutaj pomogli, tak? Zrobiliśmy plan działania i działamy, nie? Rzuciłeś wszystko i poszedłeś na benefity. No nie. To następny stan. Wziąłem pracę na etacie, no i zajmuję się teraz praktycznie na full time, nie? Tymi nieruchomościami, nie? Ale uczę się, pochłaniam wiedzę i jest mi naprawdę na przykład dużo lżej, nie? I naprawdę jestem wdzięczny tutaj na przykład Darkowi, nie? Co jeszcze mu wiszę flaszkę whisky, nie? O której nie zapomniałem. Nie. Paletę. No i mamy na przykład potencjał w sobie, nie? Jest nas tutaj, nie wiem, prawie 30 osób, tak? Jesteśmy z Polski, tak? Mamy bardzo, znaczy tę samą zajawkę. I fajnie, że na przykład są ludzie, co potrafią na przykład nam pokazać drogę, gdzie można na przykład co i jak zrobić, nie? I to jest na przykład mega. I na przykład jak ludzie mówią, a bo Polacy są tacy, owacy i sracy, nie? No to ja w sensie, ja w to nie wierzę, nie? Bo otoczyłem się takimi ludźmi, gdzie po prostu widzę swoją taką przyszłość i na przykład mogę spełniać swoje marzenia, nie? I tutaj też muszę podziękować mojej dziewczynie, co tam zawsze mnie tam wspiera i tam czasami wali po mnie, nie? Ale jestem bardzo... Ale widać, co jest. Ale jestem bardzo, bardzo zadowolony, nie? Więc bardzo polecam, nie? Żebyście nam, nie wiem, się dogadali z chłopakami. Albo nawet, nie wiem, zapytali się jakieś tam pytania, nie? To już tam nie mówię o jakichś tam ich usługach, nie? Ale przyprowadzili ze sobą na przykład dwie takie osoby godne podziwu, gdzie ja sam na przykład już dużo rzeczy sobie zanotowałem, gdzie trzeba się udać, z kim trzeba rozmawiać i co trzeba robić, nie? I z kim trzeba wypić whisky. No dokładnie. Tylko wiesz, mam słabą głowę, będę musiał podróżować. No i ogólnie dzięki, nie? Dziękuję. Dziękujemy ci bardzo za...
Więc odnośnie tego mentoringu jeszcze, jeżeli są takie osoby, które byłyby zainteresowane, jak to wygląda, tylko zaznaczę, że to nie jest tak, że musimy się gdzieś spotykać fizycznie, wszystko robimy online, żeby było convenient dla wszystkich, szybko, sprawnie. Więc wideokonferencja, wszystko na platformie jest dostępne, zresztą Kamil to doświadczył, prawda? W zasadzie pierwszy raz się widzimy, zgadza się? Tak, tak. Dobrze tak. Się poznaliśmy. Co ty gadasz? Tak, to tylko przez kamerkę, tak? Ale to działa naprawdę dobrze, zresztą on potwierdził. Czyli zarówno w tej kwestii, jak i w kwestii inwestorów, zapraszam do mnie, jeśli chcecie rozmawiać, bo Piotr pewnie będzie zajęty z tymi pytaniami, ale jakby ja mam też tą rolę zarządzania jego czasem i on jest tylko jeden, a często na tych spotkaniach jest sporo ludzi, którzy chcą zadać masę pytań, więc zapraszam do mnie, jestem tym filtrem. Dziękuję jeszcze raz dzisiaj za wszystko.